Dobry wieczór, niech gadają. Odcinek 37, Małgorzata Domagalik i mój i wasz gość Agata Kulesza. Dobry wieczór. Agata, tak się cieszę, że jesteś, ale nie tylko ja. To było w ogóle poruszenie wśród internautów i oglądających kanał sportowy, że będzie Agata Kulesza. Z powodu sportu? Nie. To chociaż niektórzy nie wiedzieli, kim jesteś, to pewnie ci najmłodsi. Myślę, że w większości faceci, bo dziewczyny by wzięły jednak Wikipedię i by sprawdziły, kto to jest ta Agata Kulesza, ale nie wiem, czy ty wiesz, że ty masz zbieżność nazwiska z prezesem PZPN-u. Wiem. Cezarym Kuleszą. Tak, wiem, a wcześniej był jeszcze Ryszard Kulesza. Jak byłam mała, to się zawsze mnie pytali, czy to mój wujek. No, a teraz popatrz, na czacie pytają, czy ta Kulesza to jest córka Kuleszy. Nie. Ja tutaj ze sportem to łączy mnie mój tata. To znaczy szum stadionu i wszystkie mecze kojarzą mi się z moim tatą, który wszystko ogląda i nawet ostatnio chciałam mu zaimponować i powiedziałam, słuchaj, czy ty zdajesz sprawę, że tak, po pierwsze mówią, że widać, że z ojcem rozmawiałam, bo zamiast, to, że mówię w starej takiej nomenklaturze róg, o, róg będzie. Ktoś powiedział, chyba z ojcem oglądałaś mecze. Ja mówię, tak, to prawda. A mówię, po drugie wiem, na czym polega spalony. No i niestety okazało się, że... Nie wiesz? Mój tata powiedział, tak, to proszę bardzo. Zaczęłam mu tłumaczyć i on powiedział, no nie. Bo nie. Nadrobiłam to. Ale wiesz, ja bym ci komplement, to jest duży komplement, bo pisali, że ty jesteś, pytali, czy ty jesteś córką Cezarego Kuleszy, więc ja sprawdziłam, tak? Tak. Robię to po raz drugi, ile lat ma pan prezes? Ile? No i ma 61, no to musiałby się bardzo... No 10 lat by miał, no to... To chyba nie. Nie, no chyba, że jest jakoś... No, ale to jest komplement, prawda? Bardzo. Ale dalej się Agata zakręciło, bo nie wiem, czy śledzisz, ale od wczoraj mamy nowego selekcjonera. Tak, tego z Portugalii, wiem. No właśnie, tego z Portugalii. Tam nawet pisali, zaczęli pisać seniorita Kulesza. Więc wiesz, dzieje się. Ale popatrz, jak to w życiu nigdy... Znaczy, ja tak wierzę, że w życiu się coś tam zaplącza zawsze. Że to nie jest, wydaje się, że przypadek, a już nie przypadek. I nie wiem, pewnie mi na to pozwolisz, ale pewnie nie pamiętasz. Bo przypomniałam sobie, że w 2016 roku, kiedy były Mistrzostwa Europy, tak, we Francji, to zanim zmierzyliśmy się z Portugalią, wysłałaś mi, wzięłam to, wydrukowałam, bo znalazłam to, mogę to przeczytać? Tak, co no nie wiem, co tam ci napisałam. A wiesz, a nie, żeby nie było, że my, od rana do wieczora siedzimy na telefonie, bo nigdy nie rozmawiałyśmy i poza szacunkiem, to ty nie miałyśmy towarzyskich jakichś. Nie zdziwiło mnie, bo wysłałaś o 12:30 w nocy, 26 czerwca 2016 roku i napisałaś tak. Proszę przekazać ukłony dla pana Błaszczykowskiego. Jestem zachwycona jego i grą,
i skromnością, i skutecznością, to jakiś wyjątkowy typ człowieka. Wiem, że tak piszą wszyscy, ale chciałam wyrazić swój zachwyt. Wtedy pomyślałam, ta Kulesza to jest no, mega babka. No. A później się spotkaliśmy z panem Błaszczykowskim w Krakowie, odbieraliśmy jakieś nagrody, ja i on, i nadal trwam w zachwycie. Tak, ja mu to przekazałam wtedy, ale... Miło. Ale on nie wiedział, kim ja jestem. Na pewno wiedział, bo przekazał, żeby prosił, żeby ci podziękować, ale za te takie miłe słowa, ale minęło parę dni i właśnie w meczu, dlatego nawiązuję do aktualnego selekcjonera, który wtedy był selekcjonerem Portugalii, Kuba nie strzelił karnego. I przyszedł do ciebie, od ciebie SMS, też około jakiejś pierwszej nocy i ty napisałaś, czy on może się tym nie martwić. Tak, bo ja się strasznie denerwuję, jak oni nie strzelają i są tacy załamani, biorą na siebie wszyscy piłkarze odpowiedzialność taką i że ten, nie wiem, czy nie strzelenie, prawdopodobnie to jest gdzieś w granicach błędu pewnie jakiegoś, czy to psychicznie się wysiada, czy nagle dobrze bramkarz odczyta ruch. Nie mam pojęcia, czy to jest błąd piłkarski, czy nie strzelenie karnego, ale... No raczej jest. No. To, że to jest błąd? No nieumiejętność strzelenia, no to jest nieumiejętność strzelenia, no wiesz... No ale no, czemu jest taka surowość w tej ocenie? No bo to samo było teraz z Lewandowskim, że nie strzelił i takie. No już chyba też na tym to polega. No, ale wtedy to była prawie tragedia narodowa. Współczuję im. Pewnie dlatego to napisałaś, ale to znaczy, że ty w ogóle oglądasz mecze? Oglądam, tak. Oglądam i czasami nawet się umawiamy ze znajomymi, ale oglądam te, kiedy gra Polska, bo tak jak znaczy już końcówkę mistrzostw teraz oglądałam, bo miałam swoich no, za kimś byłam, więc jak kibicuję, to jest fajne. Jeżeli obie drużyny są mi obojętne, to no to mnie to nie interesuje. Ale jak krzyczę, jestem żywiołowa. Mhm. W tym roku oglądałam w barze i to było ekstra, taka kultura barowa oglądania. Ale gdzie, w Polsce, tak? Tak, tu w Warszawie. I to było strasznie śmieszne, bo oni tak krzyczą i jeszcze były te takie Polska jednoczy ludzi, a tam takie bluzgi leciały, takie emocjonalne jest to oglądanie u mężczyzn, ale to się udziela, więc ja też krzyczałam. Może nie, jakiś wyzwisk nie było, ale zrywało mnie tak z fotela, albo się trzęsę, albo krzyczę. Tak to oglądam, ale to przez tatę. Mhm. Ale to jest właśnie, kiedy pytają, no ale co Kulesza, to już wiadomo, że nie z tych dwóch powodów tu jesteś, tylko, ale zawsze mam taki argument, że ludzie, którzy żyją, interesują się światem, też oglądają mecze i nawet jeśli nie są sportowcami, czy nie są sportowcami, no nie to są. Zawsze są kibicami. Są kibicami. I że można zrobić jakiś odnośnik, tydzień temu o tym mówiła Anna Dymna, do kanału sportowego. Wiesz, do kanału, ale w ogóle do... porównywać swój zawód z zawodem sportowca. Tak. Że, bo to są te rzeczy, które łączą emocje. Są, chociaż ja na przykład czasami neguję, bo był taki moment, kiedy pod moim nazwiskiem pojawiały się takie na przykład, że najlepsza aktorka polska czy coś takiego, to tego bardzo nie lubiłam i zawsze mówiłam, ja nie mam najlepszego czasu na setkę. Mhm. Wtedy moglibyście napisać, że jestem najlepsza. Bo to jest wszystko, że to się... Wymierne. Tak, to jest wymierne, to się zmierzy. Mhm. A tutaj w moim przypadku jest trochę inaczej. Ale ja sport jako taki lubię oglądać, bo nawet ostatnio się śmiałam, że była taka cisza w domu u moich rodziców. Mówię, zabrakło mi tego stadionu. A ojciec siedział w wielkim skupieniu przed telewizorem. I ja weszłam, patrzyłam, co on oglądał, a on te mistrzostwa... W tym rzucie lotkami, to ma swoją nazwę, nie pamiętam, na D coś. I w takim skupieniu, ja mówię, Jezu, tato, co ty oglądasz? Ale jak mi wszystkie reguły wytłumaczył, no to siedziałam razem z nim w skupieniu wielkim. To tak jest z rugby, tak jest z golfem, że ludzie, którzy nie mają pojęcia, trzeba poznać należy reguły. Do nich, to myślę sobie, że to jest strasznie nudne, no biegasz z kijkiem, no tak, czy chodzisz z kijkiem. W tym roku moja koleżanka siedziała, ale się zorientowaliśmy, że ona nie może się tym, bo mnie to nie fascynuje, ale się okazało, że ona nie zna żadnych reguł. No to jak się może tym pasjonować? Czy to jest właśnie ten spalony, czy kiedy jest out, czy kiedy to? No jak ona nie wie, czy kiedy jest faul, ona nie wie. Więc ja mówię, no to nie będziesz się emocjonować, bo nie wiesz, co można, czego nie wolno. Jak oszukują czasami, jak grają. Bo dla mnie to też jest ciekawe, jak przy tych kontuzjach tam ten wielki teatr wchodzi. Ten teatr. Mhm. Czasami on jest tragifarsą,
bo już jest tak, powiedzmy, na chama, ale oni na rympał, a czasami jest to naprawdę finezyjna gra. Ale bardzo mi się podoba to, kiedy jest taki moment, kiedy oni sami ustalają, że to przedstawienie się kończy. Czyli cierpią, wydaje się, za miliony. Widać, że sędzia niestety nic z tym nie zrobi. A no dobra, i koniec tego przedstawienia i biegnie dalej z werwą. Ale kiedy się z osobą mówisz, nie lubisz najlepsza, ale kiedy jest się osobą rozpoznawaną, która ma popularność, która jest osobą publiczną przez to, tak? To tak samo jak w sporcie, wiesz, z ulubieńca możesz spaść w dół. To jest chwila, moment. No właśnie, szczyt, góra, ale zostawmy, znaczy szczyt, dół, a zostawmy ten dół. Powiedz mi, twój szczyt to co? Taki, który już miałam? No, miałaś, masz, no nie wiem, taki punkt odniesienia. Ja mam kilka takich, czyli ja tak weszłam i tak trochę tak tam po tych górach pochodziłam. Jakieś takie pasmo było, więc niewątpliwie, jakkolwiek by to nie było dziwne, to jest moja wygrana w tanecznym show telewizyjnym. Mm-hmm. To zaraz do tego dojdziemy. Moim szczytem jest Róża, moja, dla mnie prywatna, moja rola, którą bardzo cenię. Moim szczytem jest to, że pojechałam na Oscary i to wszystko zobaczyłam. Moim szczytem jest to, że mija od momentu, kiedy zaczęłam tak intensywnie pracować, naprawdę już parę ładnych lat, jak nie naście, i nadal tę pracę mam. Mhm. I nie spadłam po dwóch sezonach, że już nic nie gram. Gram dalej. Widzisz, bo to jest, można ciebie zacytować w kontekście sportu, bo ty mówisz, że aktor, tak jak sportowiec, musi być w treningu. Musi być w treningu. Nawet widzę, jak mam dłuższą przerwę. Nie mam takich bardzo długich, ale nagle jest jakaś dłuższa, nie wiem, półtora miesiąca, dwa miesiące. To już się denerwujesz? I już na przykład, nie to, że się denerwuję, ale już muszę na nowo się oswoić. A jak jestem w treningu, to na przykład bardzo trudne rzeczy trzeba zagrać, a jestem rozgimnastykowana emocjonalnie, bo to nie chodzi o to, że nogę potrafię wysoko podnieść, tylko emocje moje są rozwibrowane. Ja wiem, po co sięgnąć, jak użyć tych mięśni, żeby pójść dalej w jakiejś scenie. Nie tracę czasu, jestem elastyczna emocjonalnie. Mhm. Dziwnie to brzmi? Nie. Nie, to jest trening. Zainteresowanie. Ale ja nie sądzę, chyba nie można tego trenować samemu. Znaczy ja tego nie wytrenuję w łazience. Ja wiem, bo to też do tego dojdziemy, że ty masz tą swoją, jest taka, można byłoby chyba już nawet napisać, słuchaj, podręcznik, tak jak były metody Stanisławskiego, to można napisać metody Kulesza, ale do tego zaraz dojdziemy. Ale był tu przed tobą parę tygodni temu Robert Więckiewicz i łączy was to, że relatywnie zaczęliście rozdawać karty w tym zawodzie dosyć późno. Tak. Prawda? Tak, ja miałam 38 jakoś tak i myślę, że Robert był jakoś podobnie. 35, a wtedy w ogóle był taki moment, że pomyślałaś, może zajmę się czymś innym, to nie to? Był taki moment, na pewno. Zresztą to śmieszne, bo z Więcolem spotkaliśmy się pierwszy raz na planie Poznań 56. On był aktorem w Poznaniu. Ja wtedy miałam jakieś 24 lata, może 25. On właściwie tam grał malusieńki epizodzik. I wtedy Ela Jarosik, która chyba też grała, namawiała go, żeby przeniósł się do Warszawy, żeby spróbował. Ale już z tego, tam bardzo dużo ludzi grało. Ja pamiętam, jak go spotkałam, że już było czuć tę siłę. Więc dla mnie to nie było zdziwienie, że jak za chwileczkę go zobaczyłam w dużej roli u Julka Machulskiego, to wiadomo było, że on jest skazany na sukces. No, trochę tak można powiedzieć. Wiem, jak on pracuje. Podoba mi się jego aktorstwo, jego styl. Jest bardzo też koleżeński na planie i to też jest fajne. Mimo tej takiej skorupy, pewnego cynizmu i sarkazmu, który ma, to bardzo wrażliwy i delikatny gość. A jak ty myślisz, bo teraz mi przyszło takie pytanie do głowy. Czy takie zawieszenie, właśnie to czekanie jest trudniejsze dla aktorów czy dla aktorek? Czy to nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. Że facet jakby gorzej się odnajduje w nie, tym, nie że... Nie, wydaje mi się. To jest dosyć, jeżeli tak mogę powiedzieć... Tam jest potrzebna pewna, chociaż nie lubię tak dzielić na płeć, pewna kobieca wrażliwość i ci mężczyźni aktorzy, oni mają taką, do aktorstwa jest potrzebna taka wrażliwość, umiejętność obserwacji, czyli bacznego oglądania świata. A czasami mężczyźni idą, po prostu działają, idą do przodu, a tu jest potrzebne takie, że nagle czytanie ludzi, oni to mają. Więc to zawieszenie jest
dla aktora tak czy siak trudne, bo to nie jest przyjemne. Nasz zawód polega na tym, że my występujemy, ale żeby występować, to jeszcze fajnie, żeby ktoś to oglądał. Mhm. No na tym też to polega, żeby jego to wzruszyło, albo zatrzymało, albo jakkolwiek podziałało, więc takie zawieszenie nie jest dobre, bo przestajemy być aktorami wtedy. Mhm. Jakby nie było, czy lubisz najlepsza, czy nie najlepsza, ale i ty, i Robert Więckiewicz w tej chwili jesteście na tej szpicy. Fajnie. Myślę, że jesteście też wzorem dla młodych ludzi, młodych aktorów, którzy prawdopodobnie w tym kierunku chcieliby pójść, chcieliby grać takie role, jak gracie wy teraz. I z też taką chyba pokorą, prawda? Bo jak się dostanie jednak troszeczkę po tyłku, że to nie idzie tak, jak się myślało, powiedzmy, w szkole teatralnej, to to uczy takiego pokory. No, ten zawód jest niesprawiedliwy, ale pewna sprawiedliwość się zdarza. Mhm. Znaczy, że tak czy siak, jak się skończysz tę szkołę i jakiekolwiek byśmy nie myśleli, że w tej szkole jesteśmy genialni albo że teraz wszystko przed nami, to gdzieś tam ten bacik pójdzie i tam posmaga po tych nogach, że to wcale nie jest takie, więc albo człowiek ma dobrze pojętą pokorę, bo to jest potrzebna pokora w tym zawodzie, ale dobrze pojęta, żeby to nie była rezygnacja z samego siebie. Mhm. Że wszyscy wiedzą lepiej, że będę grzeczny. Nie. Mhm. Trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć, co tam jest w środku i próbować o tym też w tych swoich... No, trzeba się odważyć na to, prawda? Odważyć, tak. Odważyć na takie otwarcie. Więc ta pokora jest... Ale coś chciałam powiedzieć. A, że teraz jak mam te 51 lat i wiem, że już... że mogę powiedzieć, że ten zawód mi się udał, że ten zawód mnie pokochał tak jak wzajemnością, ja. Wzajemnością. To ostatnio wzięłam do celów terapeutycznych, znalazłam moje dzienniki, które tam pisałam, jak miałam 15, 16 lat, może 14. I miałam odwagi do nich zajrzeć i moja przyjaciółka Nosowska mówi, a daj mi, ja tam tak sobie popatrzę, bo przecież tam dużo o niej było. I zadzwoniła do mnie, mówi, wiesz, że się prawie poryczałam. Bo mówi, miałaś takie zapisy, że opisywałaś dzień, tam, a to poszłam do Kaśki, a wróciłam, no tam nie ma nic szczególnego. Ale zawsze kończyłam takie duże M, dwukropek i cudzysłów i tam było napisane marzenie. Mhm. I mówi, tak się poryczałam, jak zobaczyłam, chciałabym być kiedyś wielką aktorką, mając te lat 14 czy 15. A nie myślałaś o tym, mówię serio, że kiedyś można byłoby taki dziennik wydać? Nie, no skoro ja się sama boję do niego zajrzeć, to może się kiedyś nie dałabym nikomu tego. Tak, chciałam zobaczyć, co ja tam wtedy w głowie miałam, ale jeszcze cały czas ja jej przywiozłam, ale jeszcze nie zajrzałam, jeszcze będzie czas. Agata, a jak dostałaś propozycję zatańczenia w, chciałam powiedzieć zagrania, zatańczenia w Tańcu z Gwiazdami, ile miałaś wtedy lat? 2008, czyli 37. Mhm. Czyli w tej kategorii rozbiłaś bank, bo w tej kategorii do 25 lat żyjesz, a potem cię nie ma. I odwaliłaś tam kawał roboty. No, ale ciężko pracowała. Wiesz, ale nie tylko na parkiecie, w sensie tańca, tak? Tylko nie, powiedziałaś nie. Ludziom pewną historię, kobietom, że życie nie kończy się po 18 roku życia. No, może troszkę rzeczywiście coś takiego było, bo pamiętam, jak Natalia Lesz, która była ze mną wtedy w finale, powiedziała, wiesz, moim zdaniem ty budujesz jakąś nową jakość w showbiznesie. Nie wiem, czy zbudowałam nową jakość w showbiznesie, bo też jakby nie mam poczucia przynależności silnego do showbiznesu. Ale... Showbizu się mówi teraz. Showbizu, okej. Okay. No, ale jednak to był dla mnie, dla Agaty Kuleszy, człowieka i tej dziewczyny, wtedy to był bardzo ważny moment i odwaga. I bardzo jestem sobie wdzięczna i śmieję się, że z moimi znajomymi w moim wieku i zawsze się śmiejemy, że być może kiedyś będziemy mieli taki wspólny dom starców i mówimy, to będzie super, bo będziemy mogli opowiadać sobie ciągle te same rzeczy. Bo tańczyć będziecie mogli. Nie, i ja im będę mogła ciągle pokazywać te moje tańce. Oni będą myśleli, że oglądają to pierwszy raz. Przecież to wspaniałe. No. Tak, jestem zadowolona z tego momentu w moim życiu, bo to był ważny moment. Wygrałaś, ale odważyłaś się też tańczyć z młodym chłopakiem. Nie wiem, czy ty umiałaś tańczyć, to była szkoła teatralna, która, że tam tańczyłaś, czy w ogóle jakby miałaś? Nie, była szkoła teatralna, to tam wiadomo, że tańczyłam w szkole teatralnej, bo są zajęcia z tańca. I jako dziecko chodziłam do Domu Kultury, do takiego dziecięcego zespołu Gama. Mhm. No ale nie znałam tego, co Stefano później mnie nauczył, no to było bardzo trudne i Stefano jeszcze jako ambitny człowiek, to nie tak, że on nie uczył kroków, tylko on nie uczył techniki, więc... Ale to było bardzo fajne. Teraz jak ze Stefano się spotkamy i on na przykład mówi, chodź proszę,
robimy to i zawsze krzyczy, zamknij żebra, gdzie masz centrum? Ale pewne rzeczy pamiętam. Pamiętasz. Mhm. Ale z pamięci, to było parę lat temu, ale pamięta się ciebie, jest ten obraz takiej mocnej, bardzo kobiecej, bardzo zmysłowej kobiety, która wychodziła tak i mówiła, patrzcie. Chciałabym, tak, żeby Stefano to usłyszał, bo on się cały czas nade mną musiał napracować. Mój Kulesza, weź ręce w górę. Niedobrze, w dół. O, tak jest dobrze. No ale wiedział, jak wiedział. Zrobić. Tutaj warto chyba dodać, że ty jakby nie zerwałaś tych kontaktów, tylko gdzieś tam przyjaźnimy się ze Stefano. Jeździłaś na Sycylię, tak? To tak, był jakiś byłam tam... na Sycylii tam, bo Stefano ma taką swoją szkołę na Sycylii, z Pauliną prowadzą to. I było to wspaniałe i Stefano jest moim wielkim przyjacielem do tej pory. Bardzo się cieszę, że przez ten program mam go w swoim życiu. Mhm. Ale to właśnie, i znowu jest taki moment, który ja uwielbiam, że zawsze jest coś po coś. I potem przychodzi chyba do całkiem niedawno, 2020 rok, jakoś tak, że ty grasz w filmie, dzisiaj byłoby to niemożliwe, prawda? Tak. Rosyjskim. Dzisiaj bym nie zagrała w tym filmie. Grasz w filmie rosyjskim. Film to był, nazywa się Parkiet. To był 2019 albo 18. Ale wszedł na ekrany chyba tak. 20. I grasz tancerkę, tak? Tango Argentino. Tak. Właśnie. I co tam się dzieje? I słyszysz od człowieka, który patrzy, czy robisz tak, czy tak, który ci mówi, tak? Że ja umiem tańczyć tango. Tak. To było niesamowite. Siergiej, który mnie uczył, to naprawdę była taka nauka. Tego tańca nie ma tam dużo w filmie, ale codziennie chodziłam i byliśmy z Andrzejem Chyrą przez 2 miesiące w Rumunii, tam kręciliśmy i codziennie szliśmy tańczyć. I często ja też tańczyłam z tym naszym nauczycielem i on na początku, jak zaczął, mówi, masz różne braki techniczne, ale ja ci powiem, ty umiesz tańczyć tango. I powiem ci jeszcze jedno, nie pokazuj tego każdemu. Wzięłam to sobie do serca. Ale jeszcze powiedział jedną rzecz. Tak, bo to nie po dobrym tangu trzeba się wyspowiadać. Albo boch ty moja, wiem dlaczego się spotkaliśmy. Też takie coś powiedzieć. I to można przełożyć na każdą rolę, na każdą sytuację w życiu. To, co on powiedział, nie pokazuj, że co zachowujesz dla siebie. Natomiast on ci też powiedział, że żadna młoda dziewczyna by tego nie zatańczyła. Bo trzeba mieć to doświadczenie, prawda? Powiedział, że tak jest we flamenco i tak jest w tango argentino, że to są tańce bardzo emocjonalne i nie polegają, znaczy żaden taniec nie polega tylko na krokach, ale tu jest potrzebne już doświadczenie. Tak jak w aktorstwie mówię, potrzebne jest skojarzenie. Czyli pewne bogactwo, które człowiek zbiera przez całe życie. I dlatego nawet tam, jak ze studentami rozmawialiśmy, ja mówię, no to dialog polega na skojarzeniu. Ale chodzi o to, żeby tak siebie prowadzić, żeby mieć te skojarzenia. Mhm. I to był też dowód na to, że, bo tak my mówimy czasami, a tam ludzie, którzy oglądają, to nie rozumieją, nie potrafią czytać wiadomości i tak dalej, a tu się nagle okazało, że ludzie zrozumieli, że ta kobieta, którą widzą, ta aktorka, jest warta tego, żeby na nią głosować, bo to jest być może właśnie to, czego ona nie pokazuje, a my się możemy domyśleć. Ludzie świetnie wiedzą, ja uważam, że widz jest bystry, a z kolei w aktorstwie lubię to, żeby zostawiać go w takim czymś. Ja nie muszę, nie wiem, to taki głupi przykład, bo już to tam parę razy mówiłam, nie muszę płakać przed kamerą, tylko tak poprowadzić widzę, że ja wyjdę i zamknę drzwi za sobą, nie będzie mnie w kadrze, ale widz będzie wiedział, że ja tam płaczę. Ja uważam, że widz nie jest taki, że musi wszystko mieć tak, przynajmniej ten widz, który mnie interesuje. Tak, to na pewno, to jest niesamowite, do tego też, bo to zdanie na mnie zrobiło, to dziś słyszałam już, tak. Olbrzymie wrażenie i powiem ci, że chodzi za mną to zdanie, kilka dni już i sobie nad tym myślę, że w ogóle tak powinno być między ludźmi, że jeśli jesteś kogoś blisko kogoś, z kimś, to powinnaś zostawiać go wychodząc, czy też on ciebie, zamykając te drzwi, że ty wiesz, kto jest już za tymi drzwiami, gdzie on idzie i daje ci taki spokój, poczucie bezpieczeństwa. Ale żeby już tak zakończyć z tym tańcem, to po pierwsze, to już ty mówisz, ale to może to ja nie wiem, czy to jest takie oczywiste, że oddałaś to Porsche na Jurka Owsiaka. A propos, prawda, niedługo mamy WOŚ. Wielką orkiestrę, tak. Nie słyszałam, żeby potem ktoś coś oddał. Samochody się może zmieniły. Nie, chyba oddawali później. Tak? Nie wiem, czy ja tam nie słyszałam. Z tego programu, ale myślę, że dużo ludzi tam... Nie. Fajne jest też to, co mówisz jeszcze w tym kontekście, że twoja córka, która zobaczyła mamę, napisała ci tańcz, matka, tańcz, tak? A nie, to ja się z tego śmiałam. Ty się śmiałaś. Tak, ja się śmiałam, że mogłabym tak zmanipulować widzów. Mówiłam o tym, że mogłabym ze łzami w tych filmikach przed tańcem, mogłabym powiedzieć, moja córka mówi do mnie, tańcz, mamo, tańcz. Ale że kłamstwo nawet takie w takim filmiku, w którym ja udaję życie, jest przez widzów zauważone natychmiast.
I to daje głosy. Czyli sierotka, zwierzątko. To jest manipulacja. Tego chciałam uniknąć w tym programie. Co nie zmienia sprawy, że podobno zdarza ci się tańczyć na stole? Kiedyś mi się częściej zdarzało. Teraz mniej tańczę. To jest taki paradoks, bo z jednej strony super, że tyle mnie nauczyli, ale muszę powiedzieć, że czasami zabrali mi taką spontaniczność dawną, wynikającą czasami z tego, z tej umiejętności. Więc trochę taka jestem teraz pomiędzy tym, co umiem, bo przecież nie umiem tak jak tancerki, a tym, czego nie umiem. I chyba mniej tańczę, ale zdarza mi się, jak ruszę, czasami i nagle usłyszę coś takiego, to ruszam. Ale nie jest to ostatnio jakieś częste. Wolę oglądać. No to teraz przejdźmy do tych metod Kuleszy, do tego podręcznika. Już jednego nie chcesz napisać, bo się sama boisz zajrzeć. Mówię o pamiętnikach. Może dojrzejesz, albo napiszesz kolejną część dla dorosłych. A zatrzymajmy się tej metody Stanisławskiego i powiedzmy o tobie. Mówiłaś o tym patrzeniu, czy płaczu, czy tam w kamerę. No, ktoś mi dzisiaj to przypomniał. Nawet mogę powiedzieć, Tomek Słokowski napisał, że ty w Kinga Dębska mówi o tobie, że ty jesteś taka sprytna, komplement, bestia, że ty jak słyszysz, potrafisz zapłakać jednym okiem, bo wiesz, które oko jest... od kamery. Tak, od kamery. Mam takie, rzeczywiście czasami mi się to udaje, ale tak się asekuruję i jak chcę coś takiego trudnego zagrać, to mówię do reżysera, słuchaj, wiesz co, ja mam taką propozycję, może to obejrzyj, ale nagrajmy to, bo nie jestem pewna, czy coś, co wymyśliłam, będę potrafiła wykonać. Ale jak się udaje, to jestem zadowolona. No tak, rzeczywiście często jest tak to postrzegane, że płacz jest jakimś takim środkiem wyrazu nadzwyczaj trudnym, czy jakieś to są Himalaje aktorstwa. Nie, on jest bardzo prosty. Myślę, że trudniejszy jest śmiech. Nie, czy patrzysz na mnie, czy ja wierzę? Nie, ja wiem, że jest bardzo trudny. Śmiech? Nie, płacz. Nie jest moim zdaniem nawet... można go... Bo nie ma później różnicy. Są ludzie, którzy nie płaczą, biorą mentol w oczy i to tak samo podziała. Dokładnie tak samo. Więc tak jak w aktorstwie mówimy, że idziemy albo od emocji, albo idziemy od gestu psychologicznego. To jest tak jak w tańcu, że ciało, które pracuje, wyzwoli takie emocje. Lub ja mogę wyzwolić emocje, a zatem moje ciało tak będzie pracowało. To nie ma tutaj żadnej takiej gradacji, że to jest lepsze lub nie. Płacz w moim przekonaniu nie jest trudnym środkiem wyrazu. Natomiast utrzymanie całej roli i utrzymanie jej wielobarwności, czyli nie to, że jak jestem smutna, to tylko płaczę, bo umiem płakać, plus przemyślenie całej postaci, ja mówię o dużej roli. Ja nie mówię o tym, że... A to jest wielka praca, nie? Jest, ja robię sobie takie, rzeczywiście mam taką metodę, to szczególnie w serialu i wiem, że to... Te słynne karteczki? Tak, słyszałaś o tym? Tak, ale to opowiedz, proszę. No mam takie karteczki do każdego odcinka, gdzie wypisuję każdą scenę ze swoim udziałem, tak ją hasłowo zapisuję, chyba, że czasami coś tam potrzebuję przycisnąć, więc piszę jaka emocja. Później to nagrywam. Wiadomo, że nagrywamy nie chronologicznie. Ja jestem szybka, bo ja je rozkładam i na przykład mam scenę z jakąś postacią. Wiem, kiedy się ostatnio spotkaliśmy, wiem jaka to była emocja. Po tym na to nastąpiło, to teraz wchodzę z tym. Jeżeli tu użyłam takiego środka, to może tu trzeba by trochę inaczej, mimo tego, że emocja podobna. I ja tak pracuję nad taką całością. Próbuję robić sobie pejzaż postaci. I ludzie na planie cieszą się z tego, czy mówią, że jesteś upierdliwa, jak zaczynasz jeżdżać z tymi karteczkami? Nie, bo oni tak. Po pierwsze, dla sekretarki planu, skript, która musi panować naprawdę nad wszystkim, to jest ułatwienie. Bo ja nie latam do niej i nie pytam, słuchaj, ale co to było, po czym, co się stało? Tylko ja mam swoje. I my wtedy rozmawiamy, ja już to wiem, bo mi jest ta wiedza potrzebna, nie w jakimś takim, że nagle ktoś mówi, czekaj, muszę sprawdzić, muszę, no nagrywamy 8 odcinków i się skacze, więc to nie jest takie, no 4 załóżmy, bo gramy po 4. To nie jest takie hop-siup. Nie, i raczej dziewczyny, na przykład w przypadku Skazanej, to wiem, że niektóre też to wzięły i zaczęły tak robić i to im pomaga. Bo mi to pomaga. Znaczy ja mam porządek, ja nie mam wtedy chaosu w postaci i mam poczucie, że ja ją kontroluję. I ja ją koloruję. Czyli mam taki zarys, dostałam w scenariuszu, ja sobie biorę kredki i to nie są dwie kredki. Tylko ja sobie mogę tam pocieniować, bo wiem, którą kredkę kiedy użyłam i że teraz mogę ją zmienić.
Fajne jest, to jest fajna zabawa. Znaczy mnie zaimponowało bardzo tą swoją świadomością, samoświadomością na planie zaimponowałaś mi, kiedy opowiadałaś o tym, że było jakieś ujęcie i ty zobaczyłeś, że ktoś zaraz wpadnie na plan i zaraz będzie kolejny dubel, tak? I żeby nie było kolejnego dubla, zrobiłaś slow motion, tak? Znaczy zrobiłam takie, że szłam, zobaczyłam, że ktoś idzie, wiedziałam, że Tomek Naumiuk, który był przy kamerze, czyta mnie. Czyli dałam mu lekki telefon i on wiedział, że ja zawrócę. Odwróciłam się tam, skąd przyszłam jeszcze, żebym mogła przeżyć to, co tam zrobiłam. Wolno się odwróciłam, spojrzałam, że czysty jest plan i dopiero poszliśmy razem. Ale też było to fajne, że przy nim to mogłam zrobić. Znaczy on już tak mnie znał z tą kamerą, że szedł za mną, że nie był techniczny, że mieliśmy iść tylko do przodu. Mhm. Tylko nagle zobaczył, że ja się zatrzymuję, coś robię. Był elastyczny, nie? Wrócił ze mną i dopiero... On nie widział tego człowieka. Ale wiedział, dlaczego ja to robię. Ale zrozumiał, zaakceptował, że ty po coś to robisz, prawda? Tak, i odczytał to, że ja chcę to zrobić, więc to... to jest trening, taka samoświadomość. Czyli ja dokładnie wiem, jak gram, że na przykład też no, czasami to robię właśnie z tego powodu, żeby krócej, szybciej to zrobić, jeżeli jest dobrze. Bo nie mówię, że jak jest źle, to jestem jakaś leniwa. Ale że widzę, że ktoś mi zasłania światło, no to też potrafię znaleźć pretekst, żeby się wysunąć. Żeby się wysunąć, albo żeby delikatnie go dotknąć i przesunąć ten przykład, bo wiem, że będziemy powtarzać. Ale to jest trening, no ja wiem, kiedy mam cień i widzę, że kamera jedna się schowała za bardzo, czy ja za jakimś przęsłem kraty i że trochę... To się człowiek uczy chyba, to jest doświadczenie. Mhm. No tutaj jest taki, bo ty mówiłaś o tym, że no, bycie aktorem, chyba że to jest monodram, to raczej jest trudne, prawda? Że dla ciebie aktorzy, którzy zamykają się w, nie wiem, w samochodzie czy tam w garderobie i próbują sobie tekst, a ty mówisz, że tego nie rozumiesz, bo to jest właśnie, i wtedy użyłaś, że to jest jak w tenisie, że taka piłeczka, pach, musi pach, być tak? Odbita. Nigdy nie wiadomo, jak partner tę piłkę poda. Ja nie mogę sobie ustalić, że ja będę tylko z tej strony. Bo jeżeli partner mi poda tam, to muszę podbiec i ją odbić, więc to jest trochę jak w tenisie. No dobra, ale jak się uczysz tekstu, to pierwszy raz mówisz do... Ale dobra, ale pierwszy raz mówisz do lustra, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy nie? W ogóle nie używam lustra w mojej pracy. W tańcu tak. W aktorstwie nie przypominam sobie nigdy. Ale myślę, zależy jakie aktorstwo się uprawia, ale myślę, że to, co robi Jim Carrey, to myślę, że to, co on robi z mięśniami. Z którym grałaś? Z którym grałam? No właśnie. Że to trzeba wyćwiczyć przed lustrem. Ta świadomość mięśni. A to powiedz, bo nigdy o tym nie mówiłaś. A co on takiego... Nie, to tam nie, w tym, gdzie myśmy grali, bo to był psychologiczny, bardzo pięknie grał i uważam, że jest wspaniałym aktorem. Ale to, co robił w tej masce, gdzie widać, że on panuje kompletnie i dokładnie wie, co jaka mina znaczy. Bardzo jest świadomy tego, co tu się dzieje. Ja to trochę... ja tego nie mam, ja raczej zamrażam. Ja raczej gram... w oczach i głowie niż... ja nie lubię min w aktorstwie, bo na życie robię dużo. W aktorstwie kamera wszystko powiększa, no i się to wtedy robi nadekspresyjne. Są tacy, którzy mówią, że ty masz w sobie pewien rodzaj smutku. Ja bym to nazwała taką melancholią, która się może w każdej sytuacji w życiu bardzo przydać. Czyli taką... U ciebie cały czas widać taką refleksję, że jest... bohaterka, ale w jakimś tam, niech to będzie nawet 5%, ona jest osobna. Znaczy ona ma coś dla siebie. To jest ta tajemnica, która nas tak do ciebie przyciąga. Tak byśmy chcieli wiedzieć no tak do końca, co jest w tej kuleszy, a ona tego nam nie da, bo po prostu nie. Chyba nie do końca też bym nie potrafiła wam i też chyba nie ma sensu, żeby o tym opowiadać, ale bardzo mi się podobało, jak jedna z naszych artystek zrobiła na urodziny taki plakat i użyła wiersza Szymborskiej. Nie pamiętam tam początku, ale końcówka to było: gdybyście mnie szukali, znaki szczególne, rozpacz i zachwyt. I tak sobie pomyślałam, że chyba ona zobaczyła coś, co właściwie ja też u siebie podejrzewam. To znaczy, że często jestem melancholijna, to prawda, i mam melancholijne takie spojrzenie refleksyjne na świat, ale też potrafię się zachwycać i czasami jestem taka wdzięczna i szczęśliwa, że tu jestem. Ale jeszcze powiedz mi taką rzecz, bo jak się ogląda ciebie w postaciach, ty postać czy ty w postaci, to siebie, to ty uwodzisz tym, że tobie się absolutnie w 100% wierzy. A przecież ty udajesz, prawda? Czyli trochę nas
Oszukujesz. No właśnie, ja nie wiem, jak to jest, bo po pierwsze to udawanie w tym aktorstwie jest trochę dziwne. Bo ja bym chyba tego nie nazwała udawaniem. Nie wiem. Ja też o tym myślę, nawet już gdzieś to mówiłam, bo ja bardzo chętnie... Ja nie do końca wiem, jak to się dzieje, bo tak. Ja nie oszukuję, ja kontroluję to, co robię. Ja myślę, ja potrafię wzbudzić ten stan emocjonalny. Ale ja go nie pokazuję. I teraz, nawet jak ja to kontroluję, to mój mózg wie, że ja to kontroluję. Ale czy ciało, jak płacze, to wie, że ja to kontroluję? Wychodzę z przedstawienia zapłakana, zapuchnięta. A zatem moja fizyczność mówi, coś się wydarzyło. Natomiast mózg mówi, a okej, ja jestem w tej sytuacji, ale wiem jednocześnie, że tu kamera, albo tu jeszcze krzesło trzeba przesunąć, bo będzie scena następna. Ja to mam gdzieś, jakieś trzecie oko, które na to patrzy z boku. Ale ja bym chyba tego nie nazwała udawaniem i niewątpliwie nienawidzę w aktorstwie pokazywactwa takiego, że ja teraz pokażę, co ja chciałabym zagrać. Dobra, ale czego nie lubisz? Nie lubisz też nagich scen? No, na gości nie grasz takich? Nie, bo się wstydziłam zawsze i... Co jest też dziwne, no bo pokazuje dużo bardziej intymne rzeczy, ale... No, emocje i uczucia tak, są bardzo płaczliwe. Jakoś z tym ciałem jakoś tak mi niewygodnie, taka się czuję jakaś ogołocona, no... Ale nie było takiej potrzeby, jakoś sobie poradziłam. No gdzieś tam występowałam nago, tylko to zawsze prosiłam, nie wiem, w Róży, jak byłam naga, to poprosiłam Wojtka, żeby ustawił kamerę, że będą plecy nagie. No w tym rosyjskim filmie, no to może rzeczywiście tam jakoś byłam taka, że tak bluzkę zadarłam, ale nie, ale na przykład reżyserzy z reguły nie widzieli. A słuchaj, a dzisiaj byś zagrała w tym filmie? Rosyjskim? Mimo tego, że wiedziałam, że... Nie, no wtedy była inna sytuacja, ale... Wtedy była zupełnie inna sytuacja. Wiem, jaki jest Mindadze i wiem, jak trudno ma tam w związku z tą władzą. On jest w drugim obozie. Nie wiem, co się z nimi teraz dzieje, nie jestem w kontakcie, ale myślę, że nie. A kto w drugim obozie? Znaczy... W tym sensie, że był jest antyputinowski bardzo. I nigdy tego nie ukrywał i o tym mówił. Ale chyba nie. Bo jednak byłby to film... Ich. No ich. Nie, myślę, że nie. Jeszcze przez moment o tych, no, powiedzmy, nie o nagości, ale rozbawiło mnie, kiedy ty mówisz, żeby się jednak przypatrywać, jak aktorzy całują w filmach, bo to jest jedyny moment, gdzie jest prawda. No to wiesz, zaczęłam myśleć... Znaczy nie, no prawdy jest dużo momentów. Ale mówisz, że można, ale właśnie to proszę, może mi to wytłumaczysz, o co chodzi, na co mam patrzeć? Znaczy... I zawsze jak oglądam filmy, to widać, że nie powiesz sobie, a dzisiaj się będę tak całował, że będę miał takie luźne usta, albo bardziej takie spięte. No całujesz się, jak się całujesz. Pokazujesz prywatny rodzaj całowania. Całowanie, jak wiadomo, z tego, co słyszałam i wiem, to jest to intymna czynność. I przyjemna może być. No czyli to w aktorstwie w sumie, jak mówisz, że to jest, wychodzi na to, że to tak człowiek całuje, jak całuje, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to może być przyjemne. Z jednym tak, z drugim nie. Jak w życiu. Żeby zakończyć ten temat, ten taki, że ty jesteś tak przygotowana, bo jak o tych karteczkach czytałam, to sobie pomyślałam, że tobie by się na pewno, i to ja wiem, że to ponura historia jest, ale że tobie by się na pewno nie przydarzyła historia Baldwina, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ty byś nie sprawdziła, czy broń jest naładowana, czy nie. Nie do końca tak jest, dlatego że ja... Masz zaufanie do planu. Takie są przepisy, że ja nie muszę sprawdzać. Przy mnie człowiek to sprawdza. Podchodzi do mnie z bronią, jeżeli daje, pokazuje mi i dopiero ja dostaję broń. Więc sama bym nie sprawdziła. Ale z reguły u nas na planach jest tak, że jeżeli podają broń, nie wiem, jak to się tam wszystko zdarzyło, bo przecież u nas też był taki moment, kiedy operator został postrzelony bronią ostrą na planie reklamy, która nie powinna się w ogóle znaleźć na planie, więc nie mam pojęcia, jak taki przypadek się może zdarzyć, ale kiedy mi jest podawana broń, zawsze ktoś mi pokazuje, zapina i dopiero dostaję w ostatnim momencie, co jest dosyć śmieszne, bo jak trzymasz broń w filmie, z reguły my wszyscy tak trzymamy, żeby było blisko twarzy, jakieś zbliżenie, albo tak. A poszłam kiedyś, byłam raz w życiu na strzelnicy, takiej prawdziwej. I tak mi pan tu ustawił, wszystko, wyciągnęłam rękę i zrobiłam
I on tak mi... Mówi, tu nie jest plan. No bo tu nie ma żartów, że ja sobie nagle ją... A z reguły my do kamery, więc ustawiamy. To ciekawe. Ja nie przepadam za bronią na planie. Zresztą jakoś ona mi nie leży w ręce. Pamiętam, jak robiliśmy chyba pułapkę i grałam z Leszkiem Lichotą, który jest bardzo wysoki. I oni do mnie mówią, słuchaj, możesz wyskoczyć za tego słupa i przystawić broń Leszkowi do głowy? Ja mówię, mogę, tylko musicie trochę mnie... to głupie, dlatego że ja musiałam tak stać. Tak do góry mieć ręce, tak? Żeby przystawić broń Leszkowi do głowy. No to było dosyć karykaturalne i się śmialiśmy strasznie z tego. Ale broń jakaś nie jest dla mnie taka naturalna. To, co na pewno jest fascynujące w twoim zawodzie i czego można pozazdrościć, jeśli jesteś już na takim stopniu, levelu jak ty, to to, że te postaci, które grasz, te osoby, to są zawsze historie jakiegoś życia, czyjegoś życia, które można sobie skonfrontować, można z tego coś wyciągnąć. Ty mówisz, że ty starasz się, żeby te twoje postaci zrozumieć, tak? Nie bronić a priori, tylko będę brzydko. Gram, to musi być super, tylko szukać motywacji. Motywacji. Tak, to znaczy, bo tak jak w przypadku Idy, jak gram Wandę, to mnie nie interesowało tłumaczenie, ona jest taka zła dlatego, że straciła dziecko, nie miała z nim kontaktu, ono zginęło, zostało zabite. Ja zawsze mówiłam, no nie, muszę zrozumieć inną stronę. Ona była ideowcem, który porzuciła swoje dziecko. Dla idei. Dla idei, która później się nie sprawdziła i spowodowała jej tragedię osobistą. Ale są ludzie, i tak jak o niej myślałam, u których zło bardzo szybko się uruchamia. A ja nie będę mówić teraz, że mama ją biła i ona dlatego jest zła. Taka była. To trzeba było przemyśleć, że mama cię biła i się wychodź z tego zła. Może być człowiek, nie chcę powiedzieć całkowicie zły, ale bardziej zły. Ale ta scena w filmie Pawlikowskiego, jej samobójstwa, tak. Nie wiem jak to, jest taką sceną godną. Jest, to była bardzo piękna scena. Że ona umiera w taki sposób... Tak jak żyła. Tak. Odważny, ale taki bezkompromisowy, taki na całość, tak. Wiesz, że dla mnie ta scena, która jest, kiedy ja wychodzę przez to okno, to ja pamiętam, jak o tym myślałam, bo ja ją zagrałam w pierwszej scenie pojawienia się filmu, kiedy otwieram drzwi i Ida do mnie mówi, czy pani, ja mówię, wiem, kim jesteś, wejdź. I dla mojej postaci, kiedy nią myślałam, wiedziałam, że to jest właściwie to, że ona już wie, że to będzie musiało się stać, bo będzie musiała się skonfrontować. Czyli właściwie swoją śmierć w moim przekonaniu w głowie zagrałam na samym początku, kiedy otwieram drzwi. Tamta scena rzeczywiście, ona, pamiętam, jak ją robiliśmy z Pawłem, jeszcze jak Paweł jest super, bo on daje też kreować, to znaczy jak coś się mu powie, jakiś pomysł, a może byśmy tak zrobili. I to jest fajne, że on to robi. Czy użyje, czy nie, to nie wiadomo. Ale tak się ucieszyłam, jak poprosiłam, żeby Wanda zjadła ten chleb z cukrem. Że na koniec to wspomnienie dzieciństwa. I Paweł to dał tam. I później też pięknie to wymyślił, że ona po prostu idzie, ubiera ten płaszcz i po prostu wychodzi. Włącza tę muzykę. Jeszcze wtedy ten papieros, który się tlił. Też lubię tę scenę, bo w gruncie rzeczy też uważam, że dla Wandy to była jakaś taka, no już wybawienie jakieś, że już dosyć, że już się też napatrzyłam, zrozumiałam, co zrobiłam i już do widzenia, schodzę ze sceny. Mówisz o tym, że Róża jest dla ciebie taką rolą w filmie Smarzowskiego. No ona to też jest taka postać szalenie uniwersalna, jakby nie stopniować okrucieństwa, jakiego kobiety na różnych etapach swojego życia doświadczają, większego, mniejszego, każdemu jego też tragedia, prawda? I coś, z czym potem, no ona akurat nie poszła do końca przez życie, ale że są, jest takie życie, że myślisz sobie, kurczę, już nie może być straszniejsze. I jak ty powiedziałaś o tym, że ta Róża i tam przed chwilą powiedziałaś, że o aktorce, która pisała, że rozpacz, o sobie napisała, że gram... Że rozpacz i zachwyt, nie, to jest tak, pierwsze. To mi się przypomniały piosenka, utwór Kory, Róża, gdzie ona pisze, gdzie ona śpiewa to, Róża to twoja wierność, zdrada i w niebo wstąpienie. Właściwie to jest o twojej bohaterce. Tak. Ta Róża jest bardzo taka, się śmierzę zawsze, jakaś szczególna dla mnie i nie wiem, czy może to był też taki początek, może ja gdzieś podświadomie traktuję, że w tym momencie
zaczęto mnie tak, nie wiem jak to nazwać, poważniej traktować aktorsko. A co to znaczy? Znaczy, że są inne propozycje, tak? Że dzwonią te nazwiska, o których myślałaś? No bo to było dla aktorki w moim wieku, dla aktorki, która no, zawsze obsadzał mi, dziękuję bardzo, Filip Bajon, ale jakoś to tak się nie ruszyło po tych rolach. Dla aktorki, która grała w serialach, w sitcomie i wygrała Taniec z gwiazdami. Mhm. I nagle się okazuje, że reżyser daje mi bardzo poważną, dramatyczną rolę i na dodatek ona tak pięknie zarezonowała. I nagle wszyscy się zdziwili, powiedzieli, o Jezu, jak to? I od tego momentu, ale właściwie wcześniej, jeszcze przed Różą była Sala Samobójców, która też już była taką rolą, gdzieś tam ten dramatyzm tej postaci, taka wiarygodność, takie to też już się pojawiło. Takie przerażająca też. Przerażająca, tak. I cieszę się z tej Róży, bo też skoczyłam, ja byłam tak oddana temu projektowi, tak oddana tej roli, w takim zaufaniu do Wojtkiem, że chyba cokolwiek by nie powiedział i nie zaproponował, to ja bym to zrobiła. Że to taki jakiś nowy świat się wtedy odkrył przede mną, ale nie wiem, czy to by się właśnie mówimy to, że nic się nie zdarza bez przyczyny, że gdyby nie to, że wygrałam ten taniec i że nagle postanowiłam zaufać samej sobie, to nie wiem, czy miałabym tą odwagę, żeby zagrać Różę. Mhm. A Taniec z gwiazdami dał mi taką pewność, zaufaj sobie, twój instynkt, daj się prowadzić. Naprawdę masz tam dużo, pokaż to, możesz to pokazać. Mhm. Naprawdę tam jest co pokazać, w sensie swojej opowieści o świecie. Ale zobacz, paradoksalnie chwilowa przynależność do świata, który nie jest twój, czyli tak. To, co mówiłyśmy, tego show biznesu, tak? Nagle daje ci takiego kopa do góry. Właśnie ludzie, którzy nagle powiedzieli, ej, ona jest okej. A, ciekawe. I to było Wiesz, tam też ta była melancholia, ta tajemnica, ta refleksja. No, i właśnie próba nie manipulowania. Moim zdaniem ludzie to też zauważyli, że to... Że nie kotkiem i nie tańczą. Nie, i że tam przychodzi do mnie Stefano i cześć, jestem głodna, ja mu robię jajecznicę. Więc to był ważny moment dla mnie i że to później poszło dalej. I później rzeczywiście się pojawiły i Sara Samobójców, i Róża, i za chwilę Ida. I później już przestałam schodzić z planów filmowych. A miałam cały czas fajne role. No, za Różę dostałaś pierwszego Orła, tak? Tak. Ale no, imponującą nagrodą w kontekście takim, że nikt w Polsce tej nagrody do tej pory nie dostał, to jest po Idzie dostałaś Nagrodę Krytyków Filmowych Los Angeles. Tak. A męską rolę, to warto powiedzieć, dostał wtedy Teller, chłopak, który, czy też młody mężczyzna, który grał w Whiplash, prawda, w Biczu. Więc nie, on chyba on, ten, a nie ten, który grał... Ten, który grał, sorry, oczywiście, ten, który grał mistrza jego. Tak, Jezus, teraz mi na S uciekło mi to nazwisko. Nie Teller na pewno? Nie. Łysy ten. Tak. Nauczyciel jego. Mhm. To miałaś... To była drugoplanowa rola uznana za najlepszą rolę. Bardzo rzadko jest tam dopuszczona aktorka nieanglojęzyczna, więc to wielki sukces, którego jak to się stało właściwie... Mhm. Nie zrozumiałam, bo byłam nominacje do takich... A kto tam był jeszcze? Nich... Wiesz, kto był jeszcze? Nie, nie pamiętam. Były nominowane? Nie, ale na przykład w europejskich nagrodach też miałam nominację. Przegrałam z samą Marion Cotillard, więc to, to był dla mnie taki... Trochę chyba nie wiedziałam i trochę nawet nie potrafiłam się cieszyć, ale oprócz Krytyków Los Angeles miałam nominację chyba w Chicago i nie wiem, czy Krytyków Nowego Jorku. Tam było kilka tych nominacji. To było takie... też niezwykłe. Jakoś jak się to wszystko działo, to ja byłam taka trochę zagubiona, ale chyba 3, może 4 lata temu spojrzałam na te moje nagrody i powiedziałam, ej, wow, Agata, Jezu, to jest twoje, zobacz to. Bo wtedy jakoś tak się trochę bałam tego wszystkiego, że to za dużo, chciałam się schować w domu, a teraz się strasznie cieszę. Ale wiesz, to też, bo wiem, że ty też chodziłaś na terapię, pewnie w innej sprawie, a może te wszystkie sprawy są w jednym. Tak, na pewno w jednym. Że to jest taka bardzo częsta metoda stosowana przez terapeutów, ludzi, którzy mają swoje osiągnięcia, żeby się zamknęli w jakimś pokoju, wywiesili sobie wszystko, co zrobili i żeby weszli, bo to nie można tak żyć na zasadzie, że każdy sukces, to ty mówisz, okej, to już było. Nie, to nie było, to jest. Tak. I jak sobie to wszystko powiesisz, tak jak ty i zobaczysz... Nie no, ja w ogóle zrozumiałam, jak bardzo chciałam się schować kiedyś, chowając te nagrody, tak stały u mnie na szafce w kuchni obok weków. Czyli ja już wtedy próbowałam je tak trochę zdyskredytować. No ale po co? Nie wiem, no tak było. No a teraz też i po terapii, i po moich jakby rozmyślaniach nad życiem mówię, ty wariatku, ty się ciesz. Ty się po prostu ciesz, że to się spełniło twoje marzenie, że to, co robisz, zostało zauważone.
że to, co robisz, w jakiś sposób działa. Przecież to jest wspaniałe. Wspaniałe. I wiesz jeszcze, bo to są takie, a gdyby pani, bo tak się mówi, gdyby była gdzieś tam, to by, na pewno, ale bez wątpienia można powiedzieć z czystym sumieniem i nie, że chce się mówić miło, bo zawsze chce się zrobić przyjemność, ale tutaj akurat można połączyć jedno z drugim, że ty jesteś taka na tym stopniu, jak Cate Blanchett, jak Helen Mirren, jak Meryl Streep. To jest ten rodzaj już bycia aktorką, człowiekiem, osobą, postacią dla ludzi, pewnym wizerunkiem. No to jesteś taka tu. Też się z tego ucieszyłam, ponieważ szybko zrozumiałam, że z moim słabym angielskim... Cieszę się, że nie zaprzeczyłaś. Nie, nie mam. I jak na przykład grałam w tym filmie z Jimem Carreym, i sobie zdawałam sprawę, że ten angielski w ogóle się nie nadaje, w ogóle nie mam takiego pomysłu, żeby tam grać. A były takie propozycje, to dla mnie było za dużo. Natomiast wiedziałam, że kiedy Charlotte Gainsbourg przyjechała, czy właśnie... Carrey. No Carrey to na mnie mówił, że Woman from Ida i od razu wiedział, jakby oni znali te filmy. I pamiętam też właśnie Charlotte, która mogła zejść z planu, bo było na mnie oczywiście na końcu, bo wcześniej na nich było, ja im partnerowałam i ona zobaczyła, jak ja partneruję, a ja wiedziałam, że Jimowi jest dobrze partnerować na stówę, że nie to, że ja mu tylko zaznaczę, bo on jest bardzo czujnym partnerem, więc najlepiej, żeby grać mu na stówę, bo od tego partnera zależy, jak on zagra. I ona się tak wyprostowała, tak zobaczyła, zagrała swoje i później poszła oglądać moje duble. Nie zeszła z planu, tylko poszła oglądać i przyszła później do mnie i się uściskałyśmy, i że to fajna robota i tak dalej. Ja nie miałam kompleksu takiego, że ja jako aktorka mniej umiem. Ja jestem po prostu na innym rynku. To nie jest tak, tak się że... życie ułożyło, prawda? Po prostu, tak. I, nie ma i to jest super. Ja tutaj mam u siebie fajne role, fajne propozycje. Ja nie mam siły na przebijanie się. Trzymam kciuki za Joasię Kulik, za Marcina Dorocińskiego. Którego podobno świetnie parodiujesz, tak? Nie. No to nie wiem, jest taka plotka, że ty świetnie parodiujesz Marcina. No to nie wiem, bo ja widziałam, że on kiedyś u Kuby Wojewódzkiego, podobno on mnie parodiuje. Nie. Ja, dobrze, ja... ale mówisz z Lindą, że ty jesteś świetna. No widzisz, nie, ja że właśnie... dementujemy. Nie, ja po prostu... Słuchaj, ale... Trzymam za nich kciuki, bo jak go zobaczyłam w pierwszym tym serialu w Gambicie Królowej, ja nie wiedziałam, że on tam gra. Ja też nie wiedziałam, ale był świetny. I włączyłam i powiedziałam, Jezu, Marcin! A teraz Wikingowie Valhalla to się nazywa? No to już wiedziałam i tak czekałam. Ja jestem taka dumna z niego, to jest takie głupie, że on ma taką siłę i że potrafi Wielką iść. Skromność ma Marcin. Wielką prawda? Skromność, ale ma naprawdę siłę i samozaparcie i idzie do przodu i jest silny. On jest bardzo silny. No to żeby tak nie było tylko teraz o Marcinie, to też wiem, że brałaś udział w castingach, tak? Stanęłaś do młodego papieża Sorrentino i to się skończyło, bo? Nie no, stanęłam, ale to była bardzo trudna scena i nie dziwię się, że wybrali wtedy tę belgijską aktorkę. Gdybyś powiedziała, to mi się przygotowała, bo mi nazwiska uciekają. Ta, która gra tego PR-owca Watykanu. Ale ja wiedziałam, że nie dam rady. Nagrałam ten casting, ale niezbyt dobrze przygotowana, ale z szacunku do Sorrentino nagrałam, ale nagranie sceny 33 strony po angielsku, wiedziałam, że to jest... Ja musiałabym się bardzo długo do tego przygotowywać, żeby dobrze to zrobić. No później jak to oglądałam, to miałam trochę... może, ale nie, no, ale jestem zadowolona z tego momentu, gdzie jestem. Ja też mam swoje nerwy, no. Możliwe, żeby mnie uciągnęła już. Ale ty też jesteś taka trochę oporna, nie jesteś łatwa, bo nie wiem, co to jest za festiwal w Irlandii, tak? Gdzie przyjeżdżają, bo tam kiedyś padło hasło Bond, i ci faceci, czy też panie, którzy krążą wokół Bonda, tak pytali się, że tam się, żeby dostać tam zaproszenie w ogóle, tak. To trzeba się nieźle postarać, a ty po prostu parę razy nie pojechałaś, tak? No tak, bo wiedziałam, że to nie jest moje. Rzeczywiście Marcin Dorociński też tam był i rzeczywiście to jemu bardzo dużo to pomogło, bo przyjeżdżają dyrektorzy castingu z całego świata. To jest taki pomocny program dla Europy Wschodniej. Marcin miał bardzo wiele castingów z tego powodu. A później powiedział, on powiedział do mnie, nie wiem, może ty pojedź, bo ja już mam dosyć tłumaczenia cię, bo oni się wszyscy pytają, czy ty jesteś aż tak ekscentryczna. A jesteś Agata ekscentryczna? Nie. Widocznie co innego normalna, miałam. Nie? Tak, co innego miałam do roboty. I może to było za duże wyjście ze strefy komfortu. I nie mówię, że z niej nie wychodzę, bo wychodzę bardzo często, ale może już to było dla mnie za daleko. Ale wiesz, Agata, żyjemy w takich czasach, że być może normalność jest ekstrawagancją już wielkiej próby. Wiesz, jak to jest? Właśnie rozmawiałyśmy, że to się tak wszystko zmienia. Rozmawiałyśmy tu, jak się malowałyśmy, że tu z panią, że ja mówię, kurczę, kiedyś to było tak fajnie.
po prostu się szło z koleżanką, za przeproszeniem, przepraszam, obrobić komuś dupę. I to przy kawie zostawało między nami. Teraz się obrabia tą samą część ciała, ale już publicznie. I teraz w czasach, w których mówimy, no czynienie jest złe, nie wolno oceniać, o tak, nie, ja nie oceniam, ale... ale... wszystko jest publiczne. I bez żadnej odpowiedzialności. Okropne to jest. Prawda? A zanim ty wyjaśnisz, zabierzesz się za sprawę, to już wszyscy zapomną. Nie ma w ogóle co wyjaśnić. Czekaj, bo tu była Belka, już jej nie ma. Była przed chwilą, żeby... A się pewnie pokaże, już można do ciebie dzwonić. Nie ma Belki, jest Belka. Proszę, żebyście państwo dzwonili pod numer 22 486 65 56. Ale myślisz, że ktoś zadzwoni? Nie wiem. Nie wiem. Może. Tylko nie moja mama. Mamo, nie dzwoni. Już jest telefon. To co? Przerywamy na moment. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani Agato, mam do pani takie pytanie. Jestem świeżo po obejrzeniu dwóch sezonów Skazanej i przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo się cieszę. Naprawdę. Bardzo duże gratulacje z mojej strony lecą do pani i zastanawiam się, czy w przeszłości miała pani do czynienia z takimi osobami, z którymi grała tam, oczywiście nie z aktorami, tylko z postaciami, tam w tym serialu. Czyli na przykład z kimś takim, jakim, kim jest Patty, czy Kosa, czy kiedykolwiek takie osoby stanęły na pani drodze. Nie. Czy nawet jako aktorce, czy jako po prostu w życiu prywatnym. Nie, nie miałam do czynienia z takimi kobietami. Ten przestępczy świat znam raczej z takiej strony przygotowywania się do roli, z jakichś książek, więc tego zupełnie nie znam. Ale pamiętam spotkanie, kiedyś miałam spotkanie z dziewczynami z Poprawczaka i one były takie przerażające, a później dały mi tomik swojej poezji. Zrozumiałam, jak bardzo to jest takie dualne i jak wiele się zakrywa tą agresją i tym wściekłością i na delikatności świat, w środku. Takiej delikatności w środku. Więc trochę jak gramy z moimi koleżankami te Skazane, no ja jestem w innej sytuacji, ale też staramy się szukać takich, że i ta Kosa ma te delikatne podbrzusze, i ta Amfisa ma tę swoją delikatność. No Patty to wiadomo, bo Patty jest naszą kochaną chodzącą wrażliwością. Ale cieszę się, że się panu podoba. No oczywiście, jak najbardziej. Kiedy można spodziewać się trzeciego sezonu? Za kilka dni wchodzimy pierwszy dzień na plan, a zatem prawdopodobnie, co teraz jest, no to może wiosną, może jesienią. Nie, jesienią, pewnie jesienią. Musimy troszeczkę czasu teraz poświęcić temu, żeby to nakręcić. Jasne, fantastycznie. W takim razie to tak naprawdę to, co chciałem wiedzieć, jeszcze raz serdeczne gratulacje. I taki mały komplemencik. Ma pani naprawdę morderczo sympatyczny uśmiech. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No widzisz, już pierwszy, miło. No super. Bardzo, bardzo. Zwłaszcza, że my wcale też nie jesteśmy, nam lepiej mówić, ale być może pisać te okropne rzeczy, natomiast tak. Mówić miłe to nie zawsze. Ale a propos no, tych takiej ciemnej strony życia, dostałaś też Orła za zagranie mamy Tomka Komendy. Tak, tak. W 25 latach niewinności. Właściwie nie wiem, jakich mogłabym przymiotników używać tutaj takich, powiedzmy, w recenzji filmowej, takich, no, mega rola, mega postać, mega... Bo, wiesz, chciałam cię też zapytać, czy jeśli grasz, że wiesz, bo powiedzmy o Róży możemy powiedzieć, takie losy były, takie losy miały kobiety, tak? Nawet jeśli po projekcjach przychodzą do ciebie i mówią, że mamy, babki, babcie, prababcie, przeszły taką podobne historie. No ale tutaj grasz z taką chyba jakąś... Jaka to jest odpowiedzialność zagrać mamę... Tomka Komendy, tak. Ja początkowo nie chciałam się z Teresą spotkać, bo Janek Holubek mówi, czy chcesz się spotkać z Teresą. Ja mówię, wiesz co, Janek, no nie bardzo wiem, po co ma być to spotkanie, bo przecież ja nie będę grała jej fizyczności. Ja już to widzę, co jest zapisane i jakiego rodzaju to jest temat do zagrania. No, no wszyscy wiedzieliśmy, jakiego rodzaju temat. Ale tak się zdarzało, że rodzina, tak o nich mówiliśmy, rodzina będzie na planie, czyli to wtedy przychodził Tomek, czasami z którymś z braci, właśnie Teresa. I wszyscy mówili, wiesz co, dzisiaj będzie rodzina, to był chyba mój pierwszy dzień i mówią, przygotuj się, bo to nie będzie łatwe. Ja mówię, ale co nie będzie łatwe, no przecież, no mówi, my już jesteśmy ekipą, my jesteśmy po tym. I rzeczywiście to spotkanie było takie, że jak spojrzałam w
w oczy Teresy zachwyconej. Ona jest taka w sensie takiej energii cudownej, zadowolona, wesoła. Ale jak spojrzałam w to i nagle ta cała historia dostała prawdziwej twarzy, to poszłam w kąt, się popłakałam. Oni wszyscy właśnie mnie mówili, że tak wszyscy też zareagowali. Bo to, kiedy ta tragedia zaczyna mieć swoją ludzką twarz i swoją ludzką postać, jest przerażające. I ja naprawdę powiedziałam to szczerze, kiedy odbierałam tego orła. Super, że mam orła. Ale ja naprawdę wolałabym tego orła za tę rolę nie dostać. Ja bym wolała, żeby to się nie zdarzyło. Mhm. Ja jako człowiek. Bo też zrozumiałam, jak blisko każdy z nas jest takiego czegoś, że to się może zbliżyć. Zwłaszcza jak słyszysz, że są takie pomysły, żeby przywrócić karę śmierci. No to sobie myślisz, to ile osób już nie mogłoby być na tamtym świecie. Nie, ja jestem wrogiem kary śmierci i uważam, że... Ale... Jestem po prostu, nie wiem, chyba za uważnością. Ja nie wiem, jak mam to inaczej nazwać. Ja też nie rozumiem, dlaczego nagle urzędnicze przestępstwo zostaje tam, ulega przedawnieniu takiemu, że nikt z tych ludzi, którzy skazali go na takie cierpienie i na takie piekło, nie poniósł żadnych, no nie było żadnej odpowiedzialności, nikt nic. Bo to było przedawnione. I zresztą nie było mowy w tym więzieniu o jakiejkolwiek resocjalizacji. No bo nie, to jest raczej... Nie, myślę, że w ogóle chyba... I takiej właściwie niemożliwej chyba do końca życia. Mamy następny, wyobraź sobie telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Katarzyna z tej strony. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że w ogóle super cykl, bo w tamtym tygodniu z panią Anią ze mną oglądałam i dzisiaj z panią, więc bardzo się cieszę. Fajnie. Chciałabym powiedzieć, że moim ulubionym filmem, w którym panią miałam przyjemność zobaczyć, były Moje córki krowy. Tak. Z panią Gabrielą Muskałą. I chciałam zapytać, jak to jest, bo zdaję sobie sprawę, że dużo trzeba włożyć wysiłku, żeby tą rolę jak najbardziej autentycznie oddać, żeby w nią wejść. Ale jak z takiej roli później wyjść, żeby nie został ślad w duszy, w sercu, w psychice? Jak sobie po prostu z tym poradzić, gdy po prostu się z tej roli wychodzi? No właśnie, nawet ostatnio... tak, też lubię ten film i tutaj jest duża zasługa reżyserki, która nas bardzo pięknie prowadzi. Mm-hmm. I o ile rzeczywiście się mówi i często się nas pyta, jak my wychodzimy z roli, ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu z tym, ja idę spać i czasami, ale zostają mi te moje refleksje, które mam i one zostają tak jak przeczytana książka czy obejrzany film, one po prostu są. Ale wie pani, że ja jak tak po latach sobie myślę, to dla mnie chyba trudniejsze jest, jakby mi pani zadała pytanie, jak się w to wchodzi? Naprawdę ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to jest, że na przykład mam trudne sceny do zagrania, przychodzę, siadam w make-up obusie, żeby mnie malować i ja nagle od środka zaczynam mieć ten stan emocjonalny, który jest mi potrzebny do sceny. I to jest też ciekawy proces, kiedy to się zaczyna. Bo kiedy się kończy, to najczęściej my jesteśmy tak jak większość ludzi, po przeżyciach zmęczeni fizycznie. Mhm. Idziemy spać, później to życie, które jest obok równoległe, nasze, prawda, nasze prawdziwe życie, nasz real nas zajmuje, odreagowujemy jakoś. Ale wiem, że nie wszyscy tak mają i niektórzy aktorzy skarżą się na to, że nie jesteśmy tego uczeni w szkołach, żeby jakoś sobie pomagać, nie wiem, nawet medytować, żeby wyciszyć i uspokajać. Ja z tym nie mam problemu, ja po prostu idę spać. I nie śni mi się to po nocach. A czy uważa pani, że na przykład doświadczenia w życiu, które się w jakiś sposób doświadczenia, ma są naślane, ale czy to pomaga w tym wchodzeniu w rolę, czy jest to jednak przeszkodą, że na przykład ta historia z tych moich córek krów, na przykład powiedzmy wydarzyła się u pani w życiu i wtedy wchodzi pani w tą rolę łatwiej, czy jest to jednak trudniej, bo wracają wspomnienia, uczucia i te emocje? Nie byłam w takiej sytuacji, ale była to historia reżyserki i ona odważyła się pokazać swojego kawałek życia prywatnego. Natomiast wiem, że doświadczenie w ogóle jako doświadczenie ludzkie, jako człowiek, to co przeżyłam, no... Niestety, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, te pewne traumatyczne rzeczy, czy jakieś ciężkie, no niestety pogłębiają nas. Coś tam takiego robią, że robi się więcej przestrzeni, bo musimy się zmierzyć z czymś w życiu. Świat przestaje być płaski, jednowymiarowy i to moim zdaniem widać wokół. I wiem, że kiedy grałam jakieś sceny,
nawet nieprzyjemne, albo słyszałam teksty, które słyszałam w życiu, to bardzo to dogłębnie przeżywałam, ale wiedziałam, że dla aktorstwa to jest dobrze. Jakkolwiek pewnych rzeczy w życiu wolałabym nie przeżywać, no ale skoro już są, to dobrze, że można je zamienić na coś dobrego. Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za życie zawodowe oraz prywatne. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego z całego serca. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję, dobranoc. Akurat przy filmie, mówię o Tomku Komendzie, no to nie możemy nie powiedzieć o partnerze, jakiego miałaś. Myślę, że też mi tak intuicja podpowiada, że Piotr Trojan to będzie mocne nazwisko. Na pewno. Będzie tu zresztą w tym programie już niedługo. Ale a propos widzisz tego płaczu, bo mówisz, że to można tak technicznie Kingi Dębskiej jednym okiem i ty już wiesz. Nie, no to ale... nigdy nie jest techniczne tylko. No, chodzi o to, że ja szybko potrafię te emocje wzbudzić. Ale czasami jest tak, że nie mam takiego planu, jak w przypadku Piotrka Trojana. Gdzie ty nawet mu zwróciłaś uwagę, tak, że... Żeśmy nie grali. Nie graj beksy! Tak, że on płakał, tak, że to było jakby... nie do powstrzymania, że grał na takim, no bo rzeczy straszne. I potem stanęliście naprzeciwko siebie, próbowaliście coś i zaczęłaś ryczeć tak samo jak on. No ja w ogóle przerwałam zdjęcia próbne, które z nim miałam z wieloma partnerami. To mi się nigdy nie zdarzyło. On zaczął grać i mnie rozłożył kompletnie. Taką miał prawdę, coś takiego, że jak teraz sobie przypomnę, to mi się robi gorąco i rzeczywiście te sceny, kiedy rozmawiamy przez telefon, kiedy wydaje mi się, że tak jak mówili, że zadziałały, że ten świat matki i syna się sprawdził w naszym wykonaniu, ale ostatnio z Piotrkiem grałam, jedną scenę zagrałam w filmie chyba brytyjskim z Morgan Polański o Krystynie Skarbek i tam na moment, nie będę opowiadała sceny, ale siedzę w kościele i wprowadzają pobitego Piotrka. Ja natychmiast zaczynam płakać. To znaczy, to już mi zostało, albo to jest jakaś pamięć mięśniowa. Ja go widzę. Jak on jest uśmiechnięty, to ja się cieszę. Ale komuś powiedziałam, Piotrek jest taki, że jak się uśmiechnie, to cały świat się śmieje. Mm-hmm. A jak nagle pokaże tą swoją wrażliwość i no nawet teraz mi się chce płakać, coś takiego, że świat go boli i że on jest taki bezbronny wobec tego, no to ja natychmiast płaczę. Rzeczywiście on mnie wyjątkowo wzrusza. Tą bezbronnością chyba, takim... czymś jasnym, co ja się cały czas boję, żeby mu nikt tego nie zabrał. Mhm. Żeby go świat nie skrzywdził. No, dlatego... Może właśnie niektóre rzeczy powinien zachować dla siebie. Pokazywać. Tak, nie każdemu pokazywać. Że to jest... Tangu. Tak. Że to jest właśnie w przypadku, jak on... Nie było lepszego wyboru, żeby... Nie było, żeby ktoś zagrał Tomka Komendę. Bo nagle pojawiła się ta straszna zbitka bezbronnego... prostego, uroczego, prostolinijnego chłopaka. Naiwnego, patrzącego na świat, trochę sobie nie radzącego z tym światem, z systemem, z którym w ogóle nie ma co podejmować walki. Ale widzisz, to byłby dowód na to, że, czy też przykład tego, że technika, wszystko okej, wiem kogo gram, jak, ale nagle są emocje, które takie ludzkie, człowiecze bym powiedziała, które biorą górę i zaczynasz, bo mówisz, że nagle wyobraziłaś sobie tą sytuację, ale bardzo tak jeden do jednego. Tak, tylko że ta technika, o której mówimy, że ja jako prymus mam te kartki, to na tym się nie uciągnie. Mhm. Ja mogę mieć świadomość, ale później muszę pogrzebać. Jak to ktoś kiedyś powiedział, aktor to taki człowiek z takimi rankami, które na użytek roli rozdrapuje. Mhm. Jak nie rozdrapie, jak tam trochę... I nie posypie solą, to... Mhm. Nie, to nie zadziała, bo ja sobie mogę tam nazwać, co tu powinno być tak, a tu tamto, ale ja muszę tam pewnych rzeczy grzebnąć. Skoczyć tam, nie? Czyli to, że ja zapłaczę tym jednym okiem, to nie jest tak, że ja robię fucha, ile tu, lewe, prawo, proszę. Ale to potrafisz, jakby trzeba było. No nie, ale to trochę skupienia to wymaga. To znaczy, to nie zrobię tego osobno od postaci. Mhm. Ale traktuj to jako komplement. Nie, tak. Mamy tak. Następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Marek z Warszawy. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za dobór gości. Naprawdę przyjemnie jest. A ja to dziękuję, że chcą do mnie przychodzić. No tak, ale życie to sport. I tego się trzymajmy i niech to będzie takie motto. Życie to sport. Nie każdy dobiegnie do mety, a nie każdy przeskoczy... co to się przeskakuje? Płotek. Niech mi pani wierzy, że kanał sportowy to naprawdę w moim przypadku zawsze był sport. Natomiast to jest przyjemna odskocznia. Natomiast taki gość...
wymaga też konkretnego pytania, natomiast ja mam dwa krótkie właściwie. Pani Agato, czy role, które pani wybiera, bo rozumiem, że ma pani na to główny wpływ. Chodzi mi generalnie o pytanie w stylu, czy woli pani grać te złe, czy dobre charaktery? Bo jak ja sobie przypominam na przykład właśnie Zabawa, Zabawa. Tak. Właśnie, albo Moje córki krowy. I teraz jakie pani postaci potrafi, jeżeli inaczej, jakie woli pani wybierać? Czy ma pani w ogóle takie spojrzenie, że woli pani zagrać pozytywną, czy raczej negatywną postać? Wie pan, to jest tak różnie, że ja dostaję scenariusz, który czytam, patrzę, czy taką opowieść chciałabym o świecie obejrzeć, a później jest tak, że z reguły aktor dostaje taką propozycję, jakie ma warunki. I pewnie, żebym chciała zagrać taką miłą i taką uśmiechniętą i taką uroczą, ale w tej mojej geometrii i w pewnej mojej emanacji i w tym, co widzi kamera. Kamera widzi w moich oczach bardzo dużo smutku. Każdy ma, może sobie państwo ustawić jakieś zbliżenie w swojej kamerze i zobaczycie, czym emanujecie. Ja emanuję pewnego rodzaju smutkiem i jednocześnie siłą. Dlatego ja najczęściej nazywam to, że to są silne ofiary. Ja jestem ciągle w tarapatach albo ciągle chora. Nie zawsze dożywam końca filmu. Nawet się cieszę, jak patrzę, mówię, o Jezu, żyję do końca, ale hurra! Ale wyglądam, jak wyglądam. I nie ma tego, że wolę, bo pewnie, że z jednej strony chciałabym zagrać przeciwko warunkom, że nagle taka eteryczna blondynka, ale ja jej nigdy nie zagram, bo ja nie jestem eteryczną blondynką i jakbym tam pracowała, nie wiadomo co robiła, żeby to spróbować zagrać, to prawdziwie eteryczna blondynka zawsze będzie ode mnie lepsza. Więc te warunki też mnie określają, ale pewnie, że wolałabym opowiadać z jednej strony tylko o dobrym świecie i zagrać te dobre, ale no nie będę tutaj kitu wciskać. Świat również bywa nie najfajniejszy i wtedy ktoś musi zagrać te mniej fajne postaci. No jasne, jasne, zwłaszcza, że robi pani to świetnie. A, dziękuję. Tak jak o tym pani opowiadała, to od razu przechodzi mi przed oczami, czy Róża, czy Ida, czy nawet Drogówka. Więc to są takie filmy, które jak człowiek... Dzień Kobiet, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, rzeczywiście, tak, dokładnie, tak. Tak, to są rzeczywiście takie różne role, ale jednak to, o czym pani powiedziała, to dokładnie przebija przez te... Przez te postaci, od której pani gra. A ja chciałem teraz właśnie, jakby pani mogła tak troszeczkę z tego przemysłu filmowego jakieś tajemnice, a właściwie może jakichś śmiesznych, może jakichś nietypowych sytuacji, jeżeli pani mogłaby opowiedzieć coś, co panią bardzo zadziwiło albo rozśmieszyło właśnie na jakimś planie. O, wie pan, my robimy sobie czasami takie z nudów numery, może nie przy graniu, ale i czasami jesteśmy wskazane i w bardzo dużych dekoracjach, gdzie jest bardzo dużo książek, bo gramy świetlice i był taki dzień, gdzie wszyscy się bali o swoje torby, jeżeli ktoś miał torbę, bo ładowaliśmy tam wszystko, wszystkim. Czyli operator nagle siedział, miał swój plecak przy monitorze, bo oni to oglądają na monitorach, nagle wstawał, brał, a już miał gaśnicę wsadzoną w plecak, więc my się wygłupiamy, bo czasami pewne rzeczy trzeba odreagować. I później wiem, że przez cały dzień, na przykład był taki dzień, pamiętam chyba pani z przedszkola, przez cały dzień leciały komunikaty, słuchajcie, takie, słuchajcie, naprawdę giną mieszadełka z cateringu, co się dzieje? Kochani, nie ma stojaków od światła, co się dzieje? No na ludzie, no naprawdę. Nie ma gaśnicy. Nie ma tego, nie ma tamtego. I ja skończyłam zdjęcia i kierownik planu mówi do mnie, ja cię odprowadzę do samochodu i wziął moją torbę. Mówię, co on za tę moją torbę tak chwyta, taką dużą torbę miałam. I wychodzę, idę do samochodu, który miał mnie odwozić i widzę, że stoi cała ekipa prawie. I ja, on mi nagle wsadza tę torbę na kolana. Mi prawie to wszystko opadło. Ja otwieram, a tam wszystkie te rzeczy, o których przez cały dzień mówili, były w mojej torbie. I ten kierownik tak na mnie spojrzał, mówi, no nie martw się, ludzie cię lubią, zapomną. Więc my się bawimy. Artyści. My się też czasami bawimy. I bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru nawzajem. Fajnie się śmiejesz. Mówisz, że komedia jest nie dla ciebie. Bardzo trudna. Jak długo byłaś w kabarecie Olgi Lipińskiej? O Jezu, ale to ja tam głównie tańczyłam, ale no ładnych parę lat. Ale ja głównie tańczyłam, ja nie umiem tego robić, ja byłam przerażona z reguły. Pani Olga na mnie krzyczała, Agata, jesteś za dobrą aktorką, żeby tak źle grać. No i nie myliła się. Nie myliła się, była wymagająca, ale poczekaj, no ale dlaczego z tą komedią? No bo...
Nie, no teraz wydaje mi się, że w tym przedstawieniu, w którym gram w Teatrze Ateneum, to wiem na pewno, to początkowo jestem niezwykle zabawna. Ludzie się bardzo śmieją, że jestem tylko taka. Potem płaczą. Potem płaczą. Agata, a ty lubisz oglądać seriale, prawda? Bardzo. No to jakbyś sobie, a czy widziałaś już taki serial Biały Lotos? Oczywiście. No to jeśli traktować to gorzką a la Czechow, a la amerykańską, pomieszaną na nasze czasy komedię, albo gogolowskie, z kogoś śmiejecie z siebie, no to nie widzisz się w tym serialu, bo ja cię widzę. Ale widzisz mnie w tej smutnej? W tej tani? Nie, dlaczego w tani? Nie. Nie, no w jakiejś. A w ogóle, w jakiejś? Tak, ja myślałam, że widzisz mnie już w tej, co zostało. Nie, tej, co ja siebie też widzę. Widzisz siebie. Tak. No więc to nie jest kwestia tego, że nie lubisz komedii, tylko może, jeśli ktoś nas słucha, z ludzi, którzy potrafią pisać komedię, to... Jest trudno, naprawdę. To te komedie... No, musi być strasznie i śmiesznie, nie? Śmiesznie i strasznie. No ale też nie można grać, że to jest śmieszne. Nie. No, ale oni tak nie grają. No, nie grają. Nie grają i czasami jest to straszne. Ja też bym mogła wojowniczkę w Wikingach zagrać, bo to sport jest przecież z siekierami takie latanie. No już grasz u reżysera, który ma siekiery w domu, wiszą. No tak, tak. Mówimy o Smarzowskim. Kiedyś mi opowiadał, że przyszedł hydraulik czy ktoś tam do domu i tak się rozejrzał i zapytał żony, a pani to tak to spokojnie tutaj dobrze się czuje, tak? No, a Beata odpowiedziała, że tak. Tak. No rzeczywiście. No nie, ale myślałam o takiej w kostiumie. W ogóle lubię kostiumowe filmy. Chyba nie... Nie. Od kiedy to jest kostium? No Ida w sumie też była kostiumowa. No jest to, bo ale to mi chodzi o, że w sukni. Może raz grałam w Teatrze Telewizji Konstancję Łubieńską. A i w Spiskowcach, też w Teatrze Telewizji. To tam w sukni trochę pochodziłam. Dziewczynka w środku. No tak, ale nie królewna, to znaczy... Nie, ale trochę się przebrać, no tak trochę... Bardzo ale ja tego przebrać. Nie lubię akurat, ale... Kostium? Nie lubię tego, że idzie się, bo niektórzy lubią, tak godzinami siedzą. Ja nie lubię tego, że ja wstaję, ubieram się, idę do pracy, rozbieram się, ubieram się, gram w trakcie mojej pracy jeszcze parę razy się ubieram i rozbieram, później się rozbieram, ubieram po to, żeby pojechać do domu, żeby się rozebrać. Mhm. To trochę jest męczące. Mamy następny telefon. O. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór Pani Małgosiu, dobry wieczór Pani Eto. Dobry wieczór. Przed mnie Marcin z Wrocławia. Ja przepraszam, jeżeli trochę będę brzmiał momentami na przykład ciężko, ale jestem strasznie zmęczony. Tylko zauważyłem właśnie, że tutaj tak specjalnie też jest tak, że postanowiłem zadzwonić. Chciałem tylko powiedzieć, że jedna rzecz. Pani Agata jest ogólnie dobrze rozpoznawalna i bardzo łatwo się kojarzy z przeróżnych filmów. I w tym momencie chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, która szczególnie mnie kupiła, jeżeli chodzi o panią Agatę. To jest może akurat nie jeden z najwybitniejszych filmów, ale jeden z moich ulubionych, muszę przyznać. Rola lekarz-onkolog w służbach specjalnych. Ten moment, kiedy po prostu Marian Bońka bodajże się nazywał charakter w filmie, natomiast był grany przez pana Habiora, tak. Przychodzi do pani i wchodzi do tego gabinetu po prostu tak jakby wchodził do baru, po prostu kompletny brak kultury, agresja od wejścia, takie podejście po prostu bardzo nieprzyjemne. I jest taki moment, kiedy pani, widać na pani, po pani reakcji, że jest ten moment, że pani decyduje, czy po prostu tego człowieka kompletnie tam po prostu zniszczyć w dwie sekundy i go spuścić na drzewo w sposób taki, żeby na drugi raz się zastanowił, jak wchodzi do gabinetu lekarskiego. Ale jest taki moment, że jednak wzbudziło to w pani jakąś taką nutkę sympatii i jest ten taki moment, że pani decyduje, że jednak będzie pani mu pomagać i jednak pani mu da szansę. I ten moment właśnie zawahania, ta chwila utkwiła we mnie na maksa, bo to był taki moment w tym filmie, że po prostu mogło to pójść w dwóch zupełnie różnych kierunkach. Także jak dla mnie Mistrzostwo Świata, jeżeli bardzo chodzi dziękuję. O aktorstwo i naprawdę wspaniale. Muszę przyznać, że nie oglądałem jeszcze tych najpopularniejszych filmów, bo z tego, co słyszałem, są najcięższe, a
ja tak generalnie ogólnie nie za bardzo potrzebuję dodatkowego stresu, ale kiedyś obejrzę. No super, natomiast niech pan wszystko, znajdzie... Wszystko, w czym panią widziałem, jest naprawdę super. Bardzo się cieszę, dziękuję. Rzeczywiście proszę się nie katować tymi ciężkimi rzeczami. Przyjdzie czas, przyjdzie dobry moment, to proszę wtedy obejrzeć. Bardzo jest mi miło, dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie, kłaniam się, pozdrawiam obie panie. Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście ta scena, bo to już raz... Każdy taki... chciałby spotkać taką panią doktor. Ale taki pan mnie kiedyś gonił na ulicy, mówił, ja wiem, że pani tyle zagrała, ale dziękuję za tę lekarkę w służbach specjalnych, to było bardzo miłe. Bo tak mi się wydaje, że też jest ważne, żeby te postacie, teraz się mówi postacie, postacie... To się różnie mówi, Agata. No wiem, ale no wolę postaci, ale postacie, żeby miały poczucie humoru. To jest bardzo ważne. Żeby były bystre. Znaczy nie, no głupka też bym chyba umiała zagrać. Wiesz, teraz mi się przypomniała rola, bo to gdzieś tak się łączy. To, jak grana przez ciebie postać zachowuje się, patrząc na Janusza, tak, i go sprowadza do parteru. I on już wie, że ma godnego siebie przeciwnika, którego być może przeciągnie w stronę życia. I też była taka zapamiętana, już nie pamiętam, jaki to był film, gdzie Danuta Szaflarska wchodzi i pyta panią doktor, czy może, a potem wchodzi i mówi, że ma w dupie ją i w setach. Tak. Też tak gdzieś... Niech wejdzie, co lekarka do niej mówi. Tak, wejdzie. Gdzieś tam jest to wyrównane, chociaż tutaj jednak ty... Właśnie, słuchaj, długopanowe role, ty rozsadzasz... ja nie wiem, że ty... ale trochę to na tym polega, bo pamięta się takie postaci, takie role, rozsadzasz trochę ten na ekran. No wydaje ale nie masz skrupułów, nie? Rozsadzać? No nie, nie. Tak rozsadzać. Ja gram to, co jest napisane, a jak jest słabo napisane, to staram się nie brać. Słuchaj, ale tutaj pan wymienił, no bo wiesz, ten rozrzut tych... Jestem bardzo ciekawa, gdybyś miała paroma słowami określić każdego z tych reżyserów, o których cię zapytam. No, Patryk Wega... Na pewno kolorowy ptak. Bo... Dobre wskazówki dawał aktorskie. Tak? Zna się na swojej robocie? Wtedy, kiedy z nim pracowałam, podobało mi się to, jakie wskazówki mi dał. Mógł cię czegoś nauczyć, tak? Mogłam mu zaufać, bo myślę, że to nauczyć, nie wiem, w sensie, bo to chodzi o to, żeby on pobudził mój warsztat. Ja idąc do niego już powinnam pewne rzeczy umieć, ale dobre wskazówki. Jakieś taką wskazówkę dostałam od Tomka Kota, bo nie zdradzam tu jakiejś tajemnicy specjalnej, to powiedział mi, słuchaj, jakbyś się kiedyś znalazła w więzieniu, to pamiętaj, żebyś miała komórkę do Wegi, bo to ci bardzo ułatwi życie, więc wszystkim no, mówię, nie. Tak, jak mają aktualną, czy jakąś tam, niech się postarają, bo to trochę takie jak ubezpieczenie na życie trochę, posiadanie tej komórki. Dobrze, Wojtek Smarzowski. Wojtek Smarzowski jest niezwykle delikatnym człowiekiem, w moim przekonaniu, bardzo czujnym na świat, który wrzeszczy za pomocą siekiery, że jest źle, żebyśmy się bronili. To nie jest tak. I dlatego nas tak kuje to, co on dlatego, nam pokazuje. On ma niezwykłą delikatność na świat. A wydaje się, że przecież to wszystko jest... Tak naprawdę. No tak, ale to wszystko, kiedy oglądasz ostatnie wesele, to drugie. I kiedy słyszysz, że na weselu, bo to jakoś mnie tak strasznie, jak jedna z pań, która jest gościem na weselu, patrzy, ma siedzieć obok, jak to ona powiedziała, Murzyna, i ona koło Czarnego siedzieć nie będzie. To jest to tak przerażające. Zaczynasz się śmiać, a czego tu się śmiać, a przede wszystkim jest to aktualne. To wszystko jest aktualne. On dokładnie wie, o czym opowiada i życzę każdemu aktorowi spotkania z nim. No, chyba tam jest nawet taka lista oczekujących, prawda, którzy chcieliby u Smarzowskiego zagrać. No, myślę, że spora może być. To też jest fascynujące, bo mamy telefon, ale jeszcze chciałabym, bo wrócimy do tego wątku. Fascynujące, że ty jako aktorka Smarzowskiego, tak jak Więckiewicz, trochę aktor Machulskiego, ale też u Smarzowskiego, że on nie daje wam takiego piętna jakiegoś w takim sensie, że wy za każdym razem gracie coś innego, inną historię. To jest spójne, ale nie jest manierą, wiesz? Tak, że nie gramy ciągle tej samej roli. Tak, rozumiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dzień dobry pani Agato. Ja całkiem niedawno byłam na pani spektaklu w Teatrze Ateneum. O, na fajnie. Spektaklu pod tytułem Marilyn Monroe. I to było naprawdę niesamowite, jak panią tam zobaczyłam. Po spektaklu zresztą widziałam panią. Nie podchodziłam do pani, bo było mi trochę wstyd. I chciałabym zapytać panią, jak po takim niesamowitym sukcesie na ekranie, w filmie i w serialach dalej decyduje pani, że chce pani grać w teatrze, mimo tego, że to jest pewnie dużo cięższe niż granie w teatrze. Niż w filmie. Niż w filmie. Tak, niż w filmie. A, niż w filmie. Dzień dobry, cieszę się, że pani chodzi do teatru. Ja właściwie początki mojego zawodu spędziłam w teatrze bardzo dużo lat. Byłam przez chyba 17 lat aktorką teatru dramatycznego, później przeszłam do Ateneum, ale teatr jest jakąś moją miłością i lubię to, że to jest na żywo. Nie lubię za dużo, bo już się stałam leniwa i jak jest już wieczór, to ja mówię, wszyscy siedzą w domu, ja muszę iść do pracy. Więc nie chciałabym mieć codziennie przedstawień. Tak, i to, że mam tam ich 6 w miesiącu, 8, to jest dla mnie dobrze, żeby to nie był żeby taka rutyna się nie wdała jakaś w to, ale uwielbiam teatr i lubię to, że po pierwsze, jak się wychodzi z teatru i jadę samochodem i lubię ten moment często, jak w takiej śluzie jestem i poszło coś źle, to mówię, ale super, jutro poprawię, bardzo to lubię i lubię takie przedstawienia, kiedy wiem, ile wy państwo znaczycie dla nas aktorów. Znaczy, że to jest ta wymiana energetyczna, bo jak jest zła publiczność, albo nieuważna, albo jest zajęta czymś innym, to my nic nie zrobimy. I albo w tym, kiedy wy siedzicie, oglądacie, a my przed wami pokazujemy wam jakiś tam świat i razem oddychamy, to jest bardzo przyjemny moment. Ja lubię teatr. Dziękuję. Mam nadzieję, że pani będzie grać w teatrze jak najdłużej. To koniecznie musi pani przyjść na to, wiem na pewno, do Ateneum, bo jest bardzo piękne przedstawienie. Na pewno będę. Do super, zobaczenia. Pozdrawiam, do zobaczenia. Dziękuję. Chciałam powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie, ja też bym chętnie przyszła na to, bo nie byłam. Może jutro? Jutro nie, bo mam pojutrze program. No. Ale może jakoś wymienimy. Wymienimy kalendarze. Mhm. Ale wracając, ja bardzo kibicuję młodemu Komacie. Mhm. Jankowi. Tak. Dla mnie to jest chłopak, który myśli właśnie jak nie stąd. Wiesz, ile Janek ma lat? Ile? 40? No, to jest śmieszne, bo Janko wszyscy mówią, że jest chłopcem. Że jest chłopcem. No to ja bym też tak powiedziała, że to jest... Ale wiesz, kiedy to jakby... Jestem też fanką jego filmu o powstaniu. Mm-hmm. I jakby zrozumiałam, że on jest z innego rozdania, kiedy opowiadał, jak bardzo musiał przekonywać producenta, żeby zgodził się na bardzo drogą scenę rzucenia filiżanki przez pokój, która właśnie w takim powolnym slow motion leci po coś tam. I ta scena zwróciła nam... I on powiedział, że to były awantury dzikie, ale uparł się, żeby to było, bo to było po coś. Uważam, że jest wielkim talentem. No, Sala Samobójców, ja tak hater. Ja a jak tak się z nim pracuje? Uwielbiam go. On dużo się uśmiecha, ma te oczy takie niewinne, że wszystko się dla niego zrobi. Czyli ja mówię, nie, Jadek, ja się nie zgadzam z tym. On mówi, dobrze, to nagrajmy twoją wersję. Ja zadowolona nagrywam swoją, a później mówi, a możemy jeszcze moją? No i wiem, że montuję swoją, ale to jest wielka głowa, wielki mózg. Niech te niebieskie oczy i wygląd chłopca. I wielki talent. Wielki talent. Trzymam za niego kciuki, bo też mi się wydaje, że on może... Czy nie chodzi mi o to, że ja nie chcę, żeby on wyjechał i robił, ale żeby był doceniony wszędzie, bo jest wielkim talentem. Mm-hmm. No i zostaje nam Pawlikowski. Paweł. Tak. Pawła bardzo lubię. Podobno katorżnicza praca. Paweł też. Dubli 150 razy dwa. No to już są takie legendy. Rzeczywiście tam było chyba sporo przy zimnej wojnie. Paweł też jest trochę dzieckiem. Przepraszam, Paweł. Mm-hmm. Ma taką chłopięcość swoją. Też w tej fizyczności. U Pawła się robi filmy w takim laboratorium. Mm-hmm. I aktorstwo jest w tym jednym flakoniku, który się będzie mieszać. Ale absolutnie należy mu zaufać. I wszystko to, co ściąga z takiego właśnie pokazywania, takie oszczędne, minimalistyczne granie, które on lubi i który tak prowadzi aktorów, mm-hmm. jest wspaniałe. Warto to zrobić. I później następuje wspaniały też... Efekt tego. Mm-hmm. Ty tam parę razy opowiadałaś taką anegdotę z Borysem Szycem, tak? A jak miał spojrzeć w górę? Tak, spojrz w górę, no to każdy robi... Tak, a tak miało robi. Być... A nie, u niego może być tylko tak. Mm-hmm. Mało, żeby się nie marszczyło. Czasami przed ujęciami, bo u mnie widać emocje na twarzy, to czasami mówił, Agata, rozluźnij twarz. Kazał mi robić takie...
żebym zaczęła myśleć, a żeby nie wychodziło mi to od razu w mięśniach. Bardzo go cenię, bardzo wspaniały reżyser i dla mnie ta praca jest też taka, wiem, że on ma do mnie zaufanie. Jak pracowaliśmy, to często też razem rozmawialiśmy o dialogach, czy brał pod uwagę to, co ja mówię, a dla mnie to jest bardzo ważne, żeby to nie było, że ktoś mi coś każe. A będziesz grała teraz w jego nowym filmie? Nie, teraz nie. No obsada jest tam zacna. Tak, rozmawialiśmy na tym o tym ostatnio nawet i trzymam za niego kciuki. Mamy kolejny telefon. Sami znajomi twoi dzwonią. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja dzwonię z Tarnowa, Tomek. Chciałbym zapytać, jeśli nie aktorstwo, to co takiego? A drugie pytanie to, czy miała może taki pani moment jakiegoś wypalenia zawodowego i jeśli tak, to jak sobie radzić z czymś takim w takim zawodzie? To wszystko. Dzień dobry. Tak, już panu mówię. O wypaleniu zaraz, a gdybym nie była aktorką... Lekarzem. Och, lekarzem to bym strasznie chciała być, ale chyba wtedy się tak nie uczyłam, to tak realnie, to miałam papiery jeszcze złożone na germanistykę w Poznaniu, więc pewnie byłabym nauczycielką niemieckiego. O, to bardzo ciekawe. Tak, ale lekarz jest moim absolutnie, uważam, że to jest jakiś wspaniały zawód, ale wtedy nie byłam w biologiczno-chemicznej klasie, więc w ogóle nie było o tym mowy. I super zresztą, że udało mi się w tym aktorstwie. Natomiast tak, od czasu do czasu rzeczywiście wypalenie, przyznaję, może nastąpić i nie wiem, czy aż takie smutki to są normalna sprawa, ale poczucie pustki, że już wszystko wydałam, o wszystkim opowiedziałam, że ten plecak, z którego czerpię, jest pusty. I jeżeli tak się pojawia taki moment, to wiem, że muszę odpocząć, że muszę się wyspać i zacząć ładować, czyli szukać nowych inspiracji. Ja wtedy albo oglądam, albo czytam, albo, no nie wiem, to czasami jest malarstwo, czasami serial też mnie może naładować. Czasami to są jakieś biografie, czasami świetne książki. Poezji rzadko czytam, ale staram się coś nowego wziąć. Coś nowego, coś, czego jeszcze nie miałam, ale tak naprawdę jak się ma pustkę, to nie ma co z nią walczyć, tylko trzeba ją przeczekać, no i od czasu do czasu dawać jakiś taki rodzaj inspiracji, a nuż to się zapali i na razie mi się udaje. Super, dziękuję ślicznie za to. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Były dwa pytania tylko? To dwa, tak, a nie? A powiedz, bo ty sprawiasz wrażenie, mówię tak, sprawiasz wrażenie, bo cię tak dobrze nie znam, osoby bez pozy. Ale pewnie twoi przyjaciele, którzy się dobrze znają, to wiedzą... Kiedy pozuje? Nie, inaczej. Co to u Agaty oznacza, że za chwilę będzie tak albo inaczej? Czy ja się mylę? Może być tak czasami, na przykład, że się zamknę, czyli że się tak zapadnę i że nie ma prawie ze mną, no nie oni, tylko oni wiedzą, że na przykład coś mi nie podpasowało i nie wiem, ktoś mi się nie spodobał albo coś mnie dotknęło, że ja będę miała wtedy zamknięte drzwi albo zmienię otoczenie, porzucę tę sytuację bardzo rzadko wybucham, w sensie kiedy jestem zdenerwowana, ale zdarza mi się to czasami na planie. Ale to jest bardzo rzadkie, ale jeżeli coś jest nagle, że ja nie krzyczę właśnie na ludzi, tylko sama krzyczę jakby, że tego nie ma. I wiem, że moja koleżanka, z którą się przyjaźnię, charakteryzatorka, mówi, że jest taki charakterystyczny moment, bo mówi, ty masz bardzo długi ląd. Bardzo długo się nie odpalasz. Ale mówi, wiadomo, że jeżeli zaczynają ci tu szczęki chodzić, mówi, ja to znam i wiem, że wtedy zaatakujesz. To się kończy źle oczywiście, jak zaatakuję, bo ja później płaczę w kamperze, że dlaczego to zrobiłam, ale... Mam taki moment, kiedy... Ale to już trzeba mocno tamtą cięciwę naciągnąć, żebym ja zareagowała. Ale tak, to się zdarza. Też masz takie krótkie cięcie, szybkie, bo mówisz, że na przykład jeśli chodzi o reżyserów, bo teraz się tyle o tym mówi, prawda? Którzy krzyczą, drą się, biegają, latają, każą na przykład, nie mówię o Pawlikowskim, ale zrobić 300 dubli i tak dalej, i tak dalej. To ty mówisz, że ty nie potrzebujesz, żeby cię dosyć obrazowo, żeby cię reżyser dusił, bo ty masz dyplom i wiesz, jak dojść do takiej sytuacji, to masz zagrać. Oczywiście, ja nie chcę, żeby mną manipulował. My możemy rozmawiać o tym, że są różne sytuacje, różne rozwiązania danej sytuacji, że możemy pomieszać środki, albo że on na przykład, jemu jest potrzebny taki kolor, a nie inny w tej opowieści. Ja to rozumiem. Mhm. I to jest fajne, żeby o tym rozmawiać. No a nie, że ktoś... To nie jest dyktando.
Ale to nie wystarczy, że powiedzieć, że chciałbym tak i inaczej? Po co ta manipulacja? Że chciałbym tak, a nie inaczej? Tak, no nie, bo czujny reżyser pomyśli, może ona ma rację, że chce inaczej. I później on na montażu to sobie zobaczy, sprawdzi. Bo teraz on ma takie zdanie, ja mam na przykład takie zdanie. I dla mnie jest najlepiej, że zrobimy i to, i to. Bo tak naprawdę później w całej opowieści to wyjdzie, jaki kolor jest potrzebny. A to już jest jego sprawa. Niech on używa to, co jest potrzebne do całości. Taki rekwizyt na planie, który gdzieś tam pozycjonuje to, co się zrobiło w zawodzie, czyli krzesło, tak? Z napisem Kulesza. Nawet jeśli nie fizycznie, ale tak... masz takie krzesło już z napisem Kulesza z tyłu? Mam. Z reguły dyżurni planu są tak kochani, że dbają o to, żeby to krzesło, gdzie ja nie pójdę, tam ono się pojawi. Ale takiego, żebym miała z napisem Kulesza, to nie mam. To takiego się jeszcze nie dochrapałam. Czasami były przypinane kartki Agata Kulesza, ale krzesło z napisem Kulesza... Z oszczędności, nie? Nie miałam nigdy. Wiem, że oni albo z braku wyobraźni. W mieście 44 mieli, nie? Chyba mieli takie imienne krzesła. Nie, no, nie miałam. A tak pójdźmy w fantazji, chociaż przy tobie to nawet nie wiem, to może, bo to się może kiedyś okazać, że tak się stanie. Gdybyśmy miały wyobrazić sobie taki plan zdjęciowy, no i tam jest krzesło Kulesza i po jednej stronie wpisujemy nazwisko faceta, aktora, który z tobą gra, a po drugiej stronie i tak siedzisz pomiędzy nimi kobiety. To taki dream, który chciałabyś spotkać na planie. Ale aktorsko czy towarzysko? Bo jak siedzę na krześle, to znaczy, że mam przerwę. Nie, aktorsko. Ale dobra, zróbmy towarzysko i... no to zróbmy towarzysko na Polskę. No strasznie, to by musiała mieć dużo krzeseł. Nie to, że wszystkich, ale... No nie wiem, no fajnie jest, jak siedzi obok. Bardzo lubię grać z Izą Kuną. Bo się przyjaźnicie też. Tak, ale to nie zawsze tak jest, że z tym, z kim się jest w życiu, tak to się tam pracuje. Świetna ale... aktorka też. Świetna, świetnie improwizuje. No nigdy nie zagrałam z Januszem Gajosem, a bardzo bym chciała. Ani nigdy mi się nie udało. No nie tak się akurat złożyło. Parę marzeń takich, że z Krysią zagrałam, u Jandą, no to się bardzo cieszę i to mówię o takich moich, tych mistrzach. I chcę się tu przypomnieć, że kiedy napisałam książkę Wymagalik, jest hasło Agata Kulesza, tak. a naprawdę się nie spotykamy, ani nie byłyśmy blisko, to napisałam, że ty jesteś tą, która będzie dzierżyła to światełko dalej i pod hasłem wielka aktorka następczynią będzie godną Agata Kulesza. Mamy nawet ten, napisałaś, no? To ja to pamiętam, że Krystyna powinna namaścić mnie na swoją następczynią, co ja taka dumna, jak spotkałam się z Krysią, powiedziałam, Krysiu, proszę, namaść mnie. Ona powiedziała, chyba już sama to zrobiłaś. No, ale też prawda. Też prawda. Wspaniała. A tak jak, że siedzę na tym krześle, z kim bym chciała grać. Wrócimy do tego za chwilę, bo mamy telefon. Wyobraź sobie. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, słychać mnie? Dobry wieczór, tak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo cieszę, że mi się udało dodzwonić. Udało mi się zdążyć na live'a po pracy na końcówkę, także bardzo się cieszę. Jestem wielkim fanem. Mam pytanie do pani. Tak. Ponieważ Marcin Dobrociński kiedyś u Kuby Wojewódzkiego powiedział, że potrafi pani zagrać wszystko i bez fałszywej skromności, czy uważa pani, że rzeczywiście tak jest? A drugie pytanie, czy jest ktoś taki w Polsce z polskich aktorów mężczyzn, który też potrafi zagrać wszystko, pani zdaniem? Dziękuję bardzo. Dziękujemy, bardzo fajne Dziękuję pytania. Bardzo. Nie wiem, czy umiem zagrać wszystko. Chyba nie, ale dużo. Ale byś spróbowała w każdym razie. Dużo, tak. Nie, bez walki bym się nie poddała. Pamiętam taką moją klęskę, jak grałam w radiu Moralność pani Dulskiej, miałam zagrać Hankę. Ja nie umiałam tego zagrać. Bo po prostu to było tak daleko ode mnie, od mojego myśli. No, nie umiałam. Natomiast pewnie wszystkiego bym nie, ale bym podeszła. Znaczy nie oddałabym tak tego pola. Nie. Podeszłabym. Natomiast czy ktoś umie zagrać wszystko? Tak. Znaczy bardzo dużo, bo też nie wiem, czy wszystko. Ale moim zdaniem teraz, jak to obserwuję, to na przykład wybitnym aktorem jest dla mnie Tomasz Szuchart.
I Tomek ma coś takiego, że w zależności jakie warunki ma fizyczne, bo czasami jest mniejszy, czasami większy. Teraz grał w Wielkiej Wodzie, prawda? Tak. To on, i też grałam z nim w teatrze, wiem jak kojarzy, wiem jak szybko pracuje, wiem jak jest niezwykły w tym myśleniu, aktorstwie. No jestem pod, bardzo go podziwiam, uważam, że to, oprócz tego, że świetny kolega, to jest naprawdę świetnym aktorem. Świetnym, ale pewnie jakbym się teraz skupiła, to bym sobie przygotowała, bo jest dużo ludzi, którzy mnie zachwycają i przecież bardzo cenię też Marcina Dorocińskiego, z którym grałam, Trojan na pewno, ale że zagrał wszystko, wszystko. No najbardziej przychodzi mi teraz do głowy Szuchart. Cenię też aktorstwo do Dawida Ogrodnika, który jest był tutaj inne. Mhm. I wydaje mi się, że on tylko jedyny w Polsce uprawia to aktorstwo, które tak jak mówiłam, że jest od drugiej strony, czyli od zewnętrznych, tego jak człowiek chodzi, jak się porusza, jak mówi, do emocji, robi to doskonale. Też jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak to robi. Mhm. Pana już chyba z nami nie ma. Okej, okay, no bo już jest trzecia nad ranem. Nie, a jest pan jeszcze. Jest pan? Nie ma pan. Tak, jestem. No to... To niech pan pogląda Tomka Szucharda. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłego wieczoru. A gdyby tak dalej tą wodzę... Mówi Agata, wybieraj aktora, wybieraj aktorkę, zjawia się reżyser, sprowadzam ci albo ciebie tam do nich z tak zwanej za wielkiej wody, czyli za granicę. No Phoenix, na pewno, niewątpliwie, chociaż może być trudny i może to być rodzaj coś takiego, że nie, ja nie wiem tego, ale chodzi o to, że jak obserwuję te filmy, jak zobaczyłam tą Come on, to mówię... Wspaniały film, wspaniały, to jest w ogóle nie do... I on mnie tak zachwycił po prostu tym, co tam zrobił, to niewątpliwie chciałabym zobaczyć, jak on pracuje, po to, że po prostu chciałabym się z nim spotkać. Tam jest takie jedna scena, jak on jest sam, noc, w takim czarnym, tło jest czarne, on leży, rozmawia przez telefon ze swoją siostrą, to jest to po prostu... Ja nie wiem, jak on to zrobił, bo on tam robi jakieś nieprzyjemne... Ale ja go też uwielbiam Jokerze, ja w ogóle uwielbiam Jokera, więc... No, to ja wolę ten. To nieporównywalne w sumie. Tak, nieporównywalne, chociaż oczywiście tam czytane. Wspaniały, ale ten był taki, że on z czegoś, co jest takie jak puch... On to zrobił takie mięso, coś takiego. I w sumie temat naprawdę nieatrakcyjny. No właśnie o tym mówię. A z kobiet to jest taka aktorka, która mnie zachwyca. I teraz się boję, żebym się jej nie pomyliła. Widziałaś o takich serial Foss i jego żonę? Oczywiście, że widziałam. I to grała... Williams? Williams. Oczywiście. Prawdziwa historia, świetny bo ja mylę ją z Adams, ona tak. Jest Michelle Williams, tak? I to tak. I ona jest Manchester by the Sea też. I to jest film o twórcy kabaretu, tak, między dokładnie. Innymi. To jest wybitna aktorka. Ona jest taka delikatna. Ale ona to, co robi, to jest dla mnie... Z ogniem w środku, prawda? Nieprawdopodobna. Michelle Williams. Słuchaj, mówiłyśmy też o celebryctwie. To znaczy u nas tak jest, tak, aktorki, które nie są aktorkami, to się mówi, że są celebrytki. Rozmawiałam o tym z Anną Dymną tutaj tydzień temu, o botoksie, o tych wszystkich historiach, które no, zatrzymują na moment czas. Ty powiedziałeś, że tego nie możesz zrobić, bo wtedy byś jakby... Przestała grać. No. Żebyś grała, no ale... Co innego. Jakoś... A co byś wtedy grała? Co ja bym wtedy grała? No właśnie, co ty byś wtedy grała? No wiesz co, właściwie może trzeba to zrobić, bo okazałoby się, że mogłabym wtedy zagrać... Dużo ról. Nie, ostatni pan pyta, czy ostatni telefon. Jeszcze byśmy ze dwa odebrali. A przepraszam, bo przerwałam ci, że co mówisz, że... No bo co ja bym wtedy grała, bo mówię, że ja... No to jest fajne, że ja wyglądam jak człowiek z ulicy, ale może za chwilę będzie tak, że człowiek z ulicy będzie wyglądał tak, że ja będę musiała to zrobić, żeby grać człowieka z ulicy. Właśnie, widzisz. To jest tragikomedia, prawda? Tak. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Witam panie, witam pani Agato, witam pani Małgorzato. Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić do studia, tutaj do pań. Powiem od siebie, pani Agato, bardzo szanuję panią jako aktorkę, szczególnie też za tą rolę, tak, która miała miejsce tam już kilka lat temu, tak, w filmie tutaj u pana Pawlikowskiego Widzie. No, bardzo, bardzo fajna, bardzo ładna produkcja i powiem szczerze, że bardzo, bardzo gdzieś tam bardzo szanuję, tak, panią, i to jest
gdzieś tam ze swojej prywatnej strony, więc to jest w pewnym stopniu takie coś, no co bardzo mi się podoba, tak, cała twórczość, także. Bardzo panu dziękuję, bardzo to miłe dla mnie. Także mógłbym na pewno tak to podsumować, no jestem tym obserwatorem i też gdzieś tam z tego kina, czy też teatru, także no bardzo fajnie, że udało mi się dodzwonić i życzę miłego wieczoru. I my również panu, to jest bardzo, bardzo dla mnie miłe, dlatego że też przecież sobie zdaję sprawę, że nie ma mnie bez widowni. Nie ma, właśnie. Nie. To jest chyba podstawa, prawda? Że, znaczy, mogłabym... bez czytelników, bez widzów. Nie ma mnie, no nie ma. Nie ma sztuki bez odbiorcy, no. No chociaż masz coś takiego jak klikalność i musisz wtedy się odważyć. No co? No, żeby zrezygnować na przykład z klikalności. Albo z klikalności możesz, no ale jednak się znajdą ludzie, którzy chcą albo ciebie czytać, albo oglądać twoje obrazy, albo twoje rzeźby. I tam klikalność jest trochę... inna. Agata, skąd ty się taka wzięłaś? Jaka jesteś? Z domu? Mhm. Bo dużo, dobrze miałam taką zapakowaną torbę, jak ruszyłam w świat, mając 19 lat. Z przeżyć i z pracy nad sobą ostatnio myślę, że też, że się nie leniłam. Ale mam bardzo dużo wad. Tylko, że teraz też trochę przestałam z nimi walczyć. I no trochę... bo jak już je masz, to trzeba... No tam, to już co, no to już je mam. Nie ma co udawać, że ich... Ale na pewno nie jesteś leniwa, prawda? Czasami jestem. Nie jestem leniwa w pracy. Tak, no. Natomiast w domu bywam. Bywam tak, ale może to jest kwestia tego, że chcę odpocząć, ale na przykład też nie umiem sprzątać za bardzo. Znaczy, moja córka się śmieje, bo ona bardzo dobrze sprząta. Ja nie lubię syfu, nie znoszę. Natomiast moje sprzątanie, ja go nie rozumiem, bo jakbym tutaj miała ci posprzątać, to bym po prostu wszystko tak ustawiła. Wiesz, także równo stoi. Tak? A ja właśnie lubię, żeby tak... Nie, ale chodzi o to, nie, ale jakbyś miała posprzątać, no to ja mam bardzo twórczo, ale chodzi o to, że jak mówię, dobrze, teraz posprzątam, to muszę się kontrolować, żeby chować rzeczy. Mhm. Bo ja jakoś tak dużo rzeczy u mnie w domu nie ma swojego miejsca. I przez to się robi bałagan. Wiesz, zawsze miałam takie zdanie i przekonujesz mnie ty, że, i to ci chyba powiedziałam przed programem, a nie wiedziałam, że to powtórzę teraz, że taki aktor jak ty, taka osoba jak ty, zasługuje na rozmowę. Znaczy, że każdą rzecz, którą mówi, od detalu, od szczegółu, poprzez jakieś uniwersalne sprawy, to są bardzo ważne dla obu stron. Żeby pokazać, że ma się uważność, że to nie jest wyklepanie, jaką rolę i z której pani... Wiesz, o co chodzi? Tylko, co pani że... gra, proszę opowiedzieć. A właśnie, w czym pani teraz będzie grała? U pani teraz zaczynam właśnie Skazaną, a później pani ma... Rozmawia się o 5 rolach filmowych, jednej teatralnej, ale to jak podpiszą... O 5 rolach filmowych? Tak. To jest jaki... ja wiem, ale to czasowo to jest... No właśnie dlatego istnieje tylko moje marzenie, że to się wszystko poprzesuwa i zmieści. Na pewno nie w tym roku, tylko też na przyszły rok rozciągnięte. Takie mówię o takich rolach, o których ja czytałam i to bym chciała zagrać. Nie wszystkie główne. Może ze 2 główne, a 3 drugoplanowe. Mhm. Które rozsadzają ekran. Graj. No, Agata, graj, bo... Ale dziękuję ci również za twoją uważność. I ale zobacz, chciałam coś pokazać. No. Normalnie już bym uciekła tu na duże... Po terapii powiedziała, przyjmuj to. Co a ja, ale widzisz, dobrego. Że ja... Ale widzisz, że ja przyjmuję. Tak. I nie zanegowałam. Tak. Bo to jest właśnie brak pozy. I to jest super. Nie wiem, czy to jest feminatyw, bo ja mam takie... To by the way, poglądy jak twoja przyjaciółka Kasia Nosowska są ważniejsze sprawy. I na przykład mnie i nie boję się ukamieniowania z tego powodu. Naprawdę jest wszystko jedno, czy ktoś do mnie będzie mówił, że jestem dziennikarzem czy dziennikarką. Ale uważność w jej przypadku akurat do tej sprawy by polegała na tym, że trzeba było uważnie wysłuchać tego, co ona powiedziała. Żeby jej nie przypisywać poglądów, których ona nie ma. No tak, ale to jest właśnie to szybkie... To jest ta uważność. To jest ta uważność. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchać mnie? Tak.
Tak. Chciałbym pozdrowić na początek panią Agatę Kuleszę. Dziękuję bardzo. Bardzo panią cenię za wszystkie role, które pani wykonuje. I oczywiście standardowo chciałbym pozdrowić panią Małgorzatę. Dziękuję. Do której się dodzwoniłem, jak była pani Anna Dymna. O. Z Grudzią za Paweł. Mhm. Nie wiem, czy pani kojarzy po głosie, pewnie nie. Mhm. No kojarzy. I mam takie... O, to miłe. I mam takie do pani Agaty takie proste pytanka takie. Mhm. Nie wiem, czy padły, bo ja dopiero z pracy wróciłem i dopiero włączyłem program. To proszę mówić i od razu powiemy, czy padły, czy nie. Dobrze. Chciałbym się zapytać o najtrudniejsze wymogi, jeżeli chodzi o dubbing w kreskówkach, czy tam w filmach animowanych, jak to się tam mówi. Mhm. Tak, to... Dubbingujesz, tak? Nie, nie padło. Trudne. Nie padło, dobrze. Nie padło, tak. Trudne dla mnie było chyba, ale później byłam bardzo. Nie, pani poczeka, ja zadam pytania. Dobra, żeby dobra. Ja później hurtem. No dobra. No o to mi właśnie chodzi, bo ja trochę tak sobie słyszę na telefonie, bo ja mam trochę głośnik trochę dobra. Tak zepsuty. Mm-hmm. Ja sobie odtworzę to dubbing. Na komputerze. Mm-hmm. Dubbing. Drugie pytanko bym miał takie, z jakiej roli pani jest najbardziej zadowolona było. Jako aktorka i taka spełniona? Było. No to powiem szybko. Tak. I z jakimi aktorami bądź aktorkami z takiego starszego pokolenia pani się najbardziej pracowało? I takie ostatnie pytanie, z jakim reżyserem pani się najlepiej współpracuje? Było. I ostatnie takie, aha, to było. No ale dobra, i co ostatnie, bo jak sprint, i, dobrze. I ostatnie, bo ja uważam panią, nie pamiętam kto to powiedział, ale też jakiś aktor, chyba pan Dorociński, ale nie jestem pewien, że... Pani jest aktorką, że jak ktoś tego nie weźmie, to na pewno weźmie Kulesza. Tylko nie jestem pewien, czy to powiedział na pewno pan Dorociński. I na koniec chciałbym, żeby pani jeszcze się wypowiedziała na temat, co pani sądzi o filmach Wegi. I dziękuję bardzo, na tym kończę. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego wieczoru. Również państwu życzę. Dziękuję pani za wszystkie role, które pani dziękuję, wykonała. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dubbing rzeczywiście od czasu do czasu zajmuje się dubbingiem. Myślę, że dużym wyzwaniem była piosenka, która zresztą była bardzo pięknie później nagrana i fajnie to wyszło. Śpiewaliśmy z Bartkiem o panią, czyli piosenka Jorona z filmu Coco. Mhm. Czyli to aj, jałka Jorono, to ja, ta prababta Imelda. Fajnie mi się pracuje z różnymi reżyserami, ale to też nie mam jednego takiego, z którym najbardziej lubię pracować. Rolę każda jest trudna. Absolutnie nie dam żadnej diagnozy a propos filmów Patryka Wegi, ponieważ chyba trzech ostatnich nie widziałam, więc żadnej tutaj nic nie powiem na ten temat, bo ich nie widziałam, więc nie mam prawa się wypowiadać. I coś jeszcze było? Z jakimi aktorami starszymi? Starszymi najlepiej ci się pracowało. Najlepiej mi się... Och, też długa lista. A to, że jak Dorociński, że jak nie weźmie... Jak nie weźmie, nikt nie weźmie, to Kulesza weźmie, to dziwne, bo to... Nie, bo ja w wyborach jestem może w innym kontekście, że a może chodziło zagrać. O to, że wszystko zagra. No nie umiem, nie, to nie jest tak. Dużo umiem, ale nie wszystko. Mm-hmm. To też było. Bardzo pana pozdrawiam. Mm-hmm. Trochę się będziemy zbliżały do brzegu, ale... No to dobrze, bo już ale, naprawdę, poczekaj, zobacz. Ale teraz pytając o tą pozę, bo pytałam cię, czy masz pozę. Tak. Wiesz, pewnie cię tym zaskoczę, ale naprawdę mi zaimponowałaś, bo to sobie wczoraj wysłuchałam, że opowiadałaś o tym, o tym, co czytasz, i tak dalej. I że no dosyć późno, rozumiem, przeczytałaś Czarodziejską górę, którą dał ci do przeczytania Andrzej Domalik. Znaczy ona zawsze tam była, tylko Andrzej zawsze mówił, to jest arcydzieło. Tak, arcydzieło. Ale ty jej nie... Nie, ja czytałam trzy razy wiesz, pierwszy a jestem tom. Z pokolenia, gdzie Czarodziejską górę to trzeba było przeczytać, gdy miało 17 lat. I wiesz, jak ty to powiedziałeś dzisiaj, to mi to strasznie zaimponowało, że ty naprawdę nie masz... Nie odważyłaś, że nie masz pozy. Mówisz to tak, jak rzeczy wyglądają. Dopiero ją teraz przeczytałam i mówiłaś jeszcze, że teraz uważałaś najpierw, że to jest kiepskie. Że to jest straszne. Tak. Mm-hmm. I później zadzwoniłam do Andrzeja, nie, napisałam do Andrzeja Domalika, to jest arcydzieło, on mi odpisał, Bogu dzięki, żeś się opamiętała, bo początkowo słuchał tych moich, to jest, no ale ja trzy razy czytałam pierwszy tom i nie mogłam ruszyć dalej. Mm-hmm. I okazało się dopiero 5, może 6 lat temu to było. Mm-hmm. Dopiero przeczytałam całość i mi szczęka upadła, no ale...
Może trzeba do tego dojrzeć i może ja tak dojrzałam akurat do tej książki późno. No, trzeba też chyba być sobą, żeby mówić jak, tak, jak jest i tak, jak się Ale czuje. Myślisz, że wszyscy mówią, że czytali Czarodziejską tak, górę? Tak, jak Ulyssesa w Polsce. Nie czytałam Ulyssesa. No, ale to jak wiesz. Ale mam takie plany, bo jadę teraz na jakieś takie wakacje, zresztą chyba muszę go zabrać tam do siebie nad morze, bo nie czytałam. No ja z reguły mam dużo do czytania. Ale prawda jest też taka, że jak miałam jakieś trudniejsze momenty w moim życiu, to ta umiejętność czytania trochę mi się zmniejszyła. Ale to było tak, jak kiedy wydano Ulyssesa w Polsce, to było tak, że trzeba było mieć Ulyssesa, ale zapewniam cię, że 90% tych, którzy mają tą książkę, jej nie przeczytali. To tak, no był po prostu taki szpan na to, żeby znaczy ja to spróbuję przeczytać, ale jak nie będzie mi się podobało, to nie będę się katować, odłożę. To daj znać, czy ci się podobało, dobra? Agata, w podobny sposób zakończyłam program z Anną Dymną, bo mnie to zachwyciła taka naturalność. Mówiłam o tym kanadyjskiego dziennikarza, który na TikToku chodzi po ulicach, zaczepia ludzi w różnym wieku i zadaje im takie pytanie, które to jest właśnie takie fajne, bo to takie podsumowujące w skrócie, ale w punkt. Otóż pyta, ile ma pani lat? 51 skończyłam we wrześniu, czyli w tym roku będę miała 52. Mhm. We wrześniu. I jak się pani czuje jako kobieta 51-letnia? Dobrze, no widzę te zmiany, no ale chyba nawet bardzo dobrze, lepiej. A czy jest jakaś taka przewaga, taka cechy, która jest charakteru, które się u pani zmieniły, jakaś pewność, że dzisiaj pani to ma? Lepiej daje to pani poczucie bezpieczeństwa. Lepiej zatańczę tango Argentino. Mhm. Od młodości. Mhm. A co by pani powiedziała sobie 20-letniej? Z tą wiedzą i z tym doświadczeniem o sobie i o życiu, które pani ma dzisiaj? Nic, doświadczenia się nie nauczy. Idź tak, jak szłaś. Mhm. Jak idziesz. Mhm. Fajna byłaby i z tego piosenka, do której można byłoby fajnie... Będziemy śpiewać. Bardzo ładnie to powiedziałaś. Agata, bardzo ci dziękuję. Ja to mogę się dziękuję. Jest to wielka przyjemność mieć takiego prawdziwego, chciałam powiedzieć prawdziwka, ale to jest wtedy o amatorze, taką prawdziwą osobę, dziękuję taką wspaniałą bardzo. Aktorkę. Mówię to jako widz. To są nieprawdopodobne przeżycia, których dostarczasz. I jest coś takiego, dziewczyno, że się za tobą idzie. Że kiedy wychodzisz z kina, z teatru... Jesteś cały czas z Kuleszą i z tą postacią, bo głęboko w to wierzysz i czujesz, że ona to zrobiła po co? Po to, żebyś pomyślała, żebyś z tego coś wyciągnęła, żebyś nawet jeśli zostajesz ze swoim zdaniem, że jest to jakąś wartością. Znaczy jesteś, to jest piękne. No, aktor, który zostawia w życiu każdego z nas coś. A ponieważ ty jesteś po terapii, a jak się okazuje, ja i tak mi się wydaje, nie potrzebowałam, to mam nadzieję, że ty przyjmujesz to tak, jak mówię. Jest mi bardzo miło. Bardzo miło, bardzo dziękuję. I żebyśmy jeszcze ze sobą, że tak powiem, za rękę, ja z moimi widzami jeszcze mogli długo. Na pewno długo. Ale poczekaj, bo mi zadać, a jak sobie wyobrażasz sobie, myślisz czasami, co będzie ze mną za 20 lat, bo taką perspektywę... Myślę, no też mam jakieś lęki, no, czy to będzie, też się trochę niepokoję o świat, co będzie, jak to będzie wyglądało. No ale staram się robić w życiu jedną rzecz, na którą mam wpływ, czyli pracować nad sobą. Mhm. Na pewne rzeczy nie mam wpływu. Agata, wszystkiego dobrego, bo rok się dopiero zaczyna. Tak tobie, jest. Twoim bliskim, twoim przyjaciółom. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za to spotkanie. Widzimy się za 2 dni, pojutrze. Wszystkiego dobrego, do widzenia.